To witamy. Pełna profeska. No, dokładnie. Witamy na kolejnym spotkaniu z serii Sejt Kalisja. Dzisiaj Michał Klawiński, zagorzały żeglarz i nie tylko, narciarz. Słuchajcie, tyle przygód, co on ma i w tylu miejscach, co był, ciężko wszystko opowiedzieć. Natomiast dzisiaj się skupimy na ostatniej jego przygodzie, czyli na Kubie. Krótka zapowiedź. Michał, oddaję Tobie głos. Krótko z więzienia na temat nie musisz. Nie muszę krótko z więzienia na temat, to dobrze, bo nie jestem w tym dobry. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę tu gościć u Was w Kaliszu, ponieważ obserwuję wszystkie, no może wszystkie nie, ale dużą część wystąpień tutaj z cyklu Sejt Kalisja i bardzo, bardzo mi się podoba. I takie miałem troszkę marzenie zawsze, żeby też tutaj stanąć i teraz marzenia się spełniają. Cieszę się bardzo. Witam Was Państwa bardzo serdecznie i też Państwa przed monitorami czy przed telefonami, bo to też się nagrywa. Tak, to będzie w internecie. W ogóle to już sława przede mną wielka. Drodzy Państwo, no ja tak jak mnie tu Radek przedstawił, jestem żeglarzem, mogę powiedzieć dumnie, że jestem żeglarzem zawodowym, żyję z tego, że żegluję. Tych osiągnięć życiowych, mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas będę mógł to robić. Chciałbym Was zaprosić dzisiaj na wypad na Kubę, do kraju, który jest krajem tysiąca kontrastów, jest krajem nieprawdopodobnie interesującym i krajem, który na pewno warto odwiedzić. Będzie no jakby podstawą czy pretekstem, żeby odwiedzić Kubę, było to, że robiliśmy tam rejs po prostu. Robiliśmy tam rejs żeglarski, ale ja tak staram się, odwiedzając nowe miejsca, żeby ten rejs troszeczkę, jeżeli jest taka możliwość, troszeczkę rozszerzyć o takie troszeczkę popodróżowanie, o to, żeby zwiedzić, zobaczyć coś więcej. No bo jeżeli leci się na drugi koniec świata tylko na, nie wiem, 10 dni rejsu, to troszeczkę jest taki niedosyt zobaczyć tylko od strony wody, więc staram się zobaczyć coś więcej. Tak też było kiedyś tam w Tajlandii, tak teraz było na Kubie. No mam takie niebywałe szczęście, że mogę tą pracę z tą pasją podróżniczą też łączyć. Także udało nam się to na Kubie też fajnie połączyć. Byliśmy tam w sumie 3 tygodnie, z czego połowa, czyli 10 dni, był to stricte rejs żeglarski. Natomiast pozostały czas było to zwiedzanie Kuby, tylko no, takie zwiedzanie bardziej z plecakiem niż z biurem podróży. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na Kubę i zaczynamy. Kuba tak szybciutko jeszcze pokazując, jakby ktoś nie wiedział, gdzie to jest tutaj. Kuba jest to największa wyspa Karaibów. Tutaj Kolumb tak dopłynął 500, o już teraz nie chcę powiedzieć ile dokładnie, 500 kilka lat temu dopłynął tutaj Kolumb. Odkrył tą wyspę, powiedział, że jest to najpiękniejsza ziemia, jaką kiedykolwiek widział. Tak podobno powiedział, aczkolwiek każdy się w ten sposób będzie chwalił. Kuba znajduje się tutaj. Do Miami jest troszeczkę ponad 100 mil, ale do najbliższej ziemi należącej do Stanów Zjednoczonych, czyli tutaj do Key West, bo tu od Miami się jeszcze ciągnie taki łańcuszek wyspy, który się nazywa Key West i tam jest 70 mil? Jakoś tak. To jest, moi drodzy, dzień turystycznej żeglugi. W ciągu dnia, od rana do wieczora można to na luzie turystyczną łódką zrobić, więc jak widać jest to naprawdę bardzo blisko. No i stąd też te wszystkie przygody kubańskie, które Kuba przeżywała na przestrzeni wielu, wielu lat. Łącznie z tą historią najnowszą. No i to właśnie większość tych wszystkich przygód wynikała właśnie z tej bliskiej odległości do Stanów Zjednoczonych. No dobrze, no to w drogę. Aha, właśnie, może zacznijmy od tego, dlaczego ta prezentacja jest troszeczkę inna niż większość prezentacji, które są robione w poziomie. Ta prezentacja, długo siedziałem i myślałem nad tym wszystkim, natomiast ja ostatnio zacząłem się bawić troszeczkę w dzielenie się swoimi wyjazdami, przygodami na Instagramie i ja cały ten wyjazd relacjonowałem w formie takich relacji krótkich zdjęciowych na Instagramie. Po to też, żeby
mieć coś w rodzaju właśnie pamiętnika wizualnego, gdzie jest troszeczkę opisów, troszeczkę zdjęć, troszeczkę emocji, na świeżo, na szybko się to wrzuca. Natomiast na te relacje wrzucamy wszystko w pionie, więc niestety zmieniły się troszeczkę czasy i mamy tutaj rozbieżność między tym, co chcemy tutaj pokazać, a tym, co chcemy pokazać w mediach społecznościowych. Ale przez to, że wrzucałem to tam, jak wracam do tych wszystkich relacji, one się układają w taki fajny pamiętnik wizualny. I miałem w zasadzie gotowe emocje, nie musiałem tego odtwarzać. Mogłem to po prostu pokazać tak mniej więcej, jak to było, jak to się działo. W związku z tym troszeczkę eksperymentalnie postanowiłem sprawdzić, jak uda się przygotować prezentację właśnie w takiej formie. No więc w drogę. Ruszamy. No trochę się leciało, no nie było tanio, nie było, ale za to bardzo długo, bo połaszczyliśmy się troszeczkę na bilety trochę tańsze, więc jak to zwykle bywa, oszczędziliśmy 300 zł w zamian za 15 godzin dłuższą podróż i no to tak zawsze bywa. No ale doleciałem, no udało się dolecieć do kraju wyjątkowego w tak wielu kategoriach, no bo to że to nie wiadomo w zasadzie od czego zacząć. Czy zacząć od rumu, który jest na Kubie jednym z ważniejszych towarów eksportowych w tej chwili, czy od innego towaru eksportowego, czyli od cygar, no może od samochodów, które są nieprawdopodobnie wyjątkowe i urokliwe. I to wcale nie tylko te samochody, które są dla turystów, one też są dla turystów oczywiście, o tym jeszcze będziemy sobie mówić, ale takie autentyczne klasyki jak ten, czy takie obrazki, tego nie trzeba po prostu gdzieś tam się czaić, żeby upolować, tak po prostu tam jest. No czy może muzyki, no. Ja trochę mam nadzieję, że coś słychać. To jest po prostu muzyka gra. Wiadomo, że one są dla turystów, Kuba jest muzyką. O tym też po prostu będziemy jeszcze tutaj kilka razy mówić, że ta Kuba jest muzyką. Tam jest ta muzyka gra na każdym kroku, oczywiście. Ta muzyka to jest też magnes dla turystów, to jest też atrakcja turystyczna, którą oni się chwalą. Ale ta muzyka jest szczera, autentyczna, przynajmniej takie wrażenie sprawia, że jest szczera, autentyczna i oni się tym naprawdę bardzo chętnie dzielą. No czy może ustrój polityczny, no bo to też jest coś wyjątkowego. Mówi się, że złego? Nie, do końca bym tutaj chciał stawiać takie granice, czy to jest dobre, złe, czy jakieś. Troszeczkę będziemy do tego wracać, bo bez tego ustroju politycznego, czy bez tego kontekstu nie za bardzo jesteśmy w stanie w ogóle o Kubie rozmawiać. Tak? No tutaj widzimy Plac Rewolucji, słynny mural z Che Guevarą, tak, to też o tym powiemy sobie. No a to tylko jeden dzień na Kubie, w Hawanie, czy tam na Kubie, no lecimy dalej. No, tak wygląda ulica Kubańska. W tle widać Hotel Nacional, czyli ten najsłynniejszy kubański hotel, który został zbudowany przez mafiozów tak, w latach na początku lat 50. Tam też się odbywała ta słynne zgrupowanie, zebranie bossów mafijnych po II wojnie światowej, które mieli nowe układy mafijne ułożyć. Tam Sinatra śpiewał dla nich, to było bardzo słynne wydarzenie, można sobie gdzieś tam to odkopać, poszukać. No a takie tutaj parę obrazków z Hawany. Generalnie Hawana dzieli się na Hawanę i w środku Stare Miasto, czyli tak zwane Hawana Vieja, czyli Stara Hawana, czyli to Stare Miasto, które jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jest inne takie Światowe Dziedzictwo UNESCO, ponieważ jakbyśmy, tam UNESCO daje pieniądze i widać, że jest to remontowane, natomiast jakby no wrażenie mamy takie, jakbyśmy weszli w taką naprawdę dzielnicę biedy. Natomiast to tam nie do końca wynika z biedy, po prostu wynika z nieustających przejściowych trudności w dystrybucji dóbr, no tak bym powiedział. Tam po prostu jest wieczny problem chociażby z dostaniem zwykłego cementu. Worek cementu kosztuje jakieś niebotyczne pieniądze. Ciężko jest, na Kubę jest nałożonych ciągle bardzo, bardzo wiele obostrzeń, są embarga różnego rodzaju i oni przez to też nie mogą się do końca tak rozwijać, jak by chcieli, czy jakby mogli. Stragan warzywny, co ciekawe,
może tak porównując tragar warzywny, Kubańczycy bardzo niewiele jedzą owoców i warzyw, paradoksalnie, ponieważ owoce i warzywa są straszliwie drogie dla nich. Porównując, kiść bananów, takich jak tutaj leżą, taka dość duża kiść, taka dość duża kiść bananów to jest 1200 peso, czyli przeliczając po czarnorynkowym kursie dolara, czy tam euro, bo to mniej więcej 1 do 1 są wymieniane, 1200 pesos to są 5 dolarów, plus minus, nie? 5 dolarów po czarnorynkowym kursie, po kursie oficjalnym, no to jest prawie 10 dolarów. Natomiast zarobek początkującego, na przykład nauczyciela, z tego co tam się dowiedzieliśmy, początkującego nauczyciela, to jest 30 dolarów miesięcznie, równowartość, a taki już ogarnięty nauczyciel czy pracownik ze stażem, to jest gdzieś około 60 dolarów. Natomiast kisz bananów po czarnorynkowym kursie muszą wydać te 5 dolarów. Także jest to ciężko dostępne, jest to bardziej dla turystów. Natomiast Kubańczycy też sobie świetnie radzą, o tym też będziemy mówić, oni sobie... To ja zawsze porównuję tak właśnie lata 80. w Polsce. Na wszystko jest sposób. Zawsze sobie można poradzić. Bardzo dużo, bardzo wielu Kubańczyków ma rodzinę, czy w Stanach, czy jeszcze w innych krajach, czy nawet w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie oni też, no nie tylko do Stanów emigrowali. I oni gdzieś tam przesyłają te pieniądze i oni gdzieś tutaj sobie żyją, kręcą. To są jakby takie dwa lub nawet trzy obiegi dóbr w tym kraju. No z tyłu taki bardzo typowy obrazek kubański, tak? Czyli klasyczny amerykański samochód na tle Kapitolu. Ten Kapitol się jeszcze pojawi. Kapitol to w ogóle taki kubański Bareja, nie wiem, czy tam oni mieli takiego jakiegoś reżysera, nie wiem, w ogóle nigdy się nie wgłębiałem w kinematografię kubańską, natomiast to jest taki właśnie Bareja, gdzie przepiękny budynek, wizytówka naprawdę Hawany, super odremontowany na tle tych właśnie walących się kamienic, pięknych kamienic, naprawdę takich bardzo okazałych kamienic, które się walą po prostu do środka, często zostają same frontony, nagle wychodzimy na Kapitol, który ma piękną złotą kopułę, jest super odnowiony, na 500-lecie odkrycia Kuby był odnowiony, był otwarty z wielką pompą, w środku w ogóle jakieś opowieści, co tam jest, jak to, co tam się mieści, natomiast Kapitol nie pełni żadnej funkcji i nie można go zwiedzać. Nie? Także fantastyczna wizytówka, nie? Hawany. Jest to, mówię, to jest właśnie taki bareizm ichni, także widać, że to jest uniwersalne. No tak wygląda uliczka, taka typowa ulica w starej Hawanie. Jak widać, tu jest... Natomiast tutaj nie widać jakby takiej skrajnej biedy, to nie jest tak do końca. Widać taki rozgardiarz, widać taki bałagan, widać takie nieogarnięcie, natomiast nie widać takiej skrajnej biedy. Zresztą o tym też sobie jeszcze wrócimy. No, na przykład taki warsztat, czy nie warsztat, ten gabinet fryzjerski, czy salon fryzjerski. Teraz przepraszam, się barber nazywa. Tak, teraz to się barber nazywa. Fantastycznie sobie strzygą ludzie. No tutaj Plaza de Catedral, czyli w starej Hawanie. Plac z katedrą katolicką, proszę bardzo, otwartą na oścież. Kuba nie jest zamknięta na religię od 90. Nie chcę teraz was skłamać, albo drugiego, albo czwartego roku. Tak, po papieżu, po wizycie Jana Pawła II, kiedy było słynne jego wystąpienie właśnie na Placu Rewolucji. Z jednej strony Che Guevara, z drugiej strony papież i przed nim ogromna rzesza ludzi. Od tego czasu Kuba jest państwem świeckim, a nie laickim, czyli nie jest jakby zakazane od góry religia, tak? To poza tym no, niedaleko od tej katedry jest też synagoga, jest też meczet i jest też prawosławna cerkiew. Właśnie, słowo mi uciekło. Jest prawosławna cerkiew, także naprawdę wiadomo, siłą rzeczy było to podejście do religii ograniczane przez wiele lat, więc tych kościołów jakby po wsiach
w cudzysłowie, nie ma. Natomiast generalnie religia jest. Ponad 50% Kubańczyków deklaruje się jako, jako katolicy, chrześcijanie, natomiast cała reszta jeszcze tam zmienia swoje różne upodobania, ale też ważne, wchodzi też coś takiego jak santeria, czyli taki synkretyzm religijny, który też tam występuje. To też jest w ogóle ultra ciekawa sprawa, ale nie chcę się aż tak bardzo, bo to jeszcze można by było o 3 godziny o tym mówić. No. Natomiast jest ta religia, widać tą religię, widać tą religijność. Wbrew pozorom jest to kilkanaście procent społeczeństwa, która właśnie wyznaje tą santerię, czyli taki zakorzenioną wiarę w wierzeniach afrykańskich, zmiksowaną z wierzeniami katolickimi, ze świętymi katolickimi. To jest to coś podobnego, występuje również na Haiti. Tak, coś jeszcze, wudu, czary, tylko że właśnie podobno kiedyś też ktoś mi tłumaczył też na innej Wyspie Karaibskiej, że troszeczkę inne jest to, bo to mamy różne odmiany, bo wudu jest czarne, związane z czarną magią, to jest biała magia i to on tam mniej więcej to rozeznają. Natomiast charakterystycznym elementem jest to, że jakby wierzenia są oparte na wierzeniach tych staroafrykańskich, które przywieźli ze sobą niewolnicy, natomiast oparte jest, jakby teraz powiedzieć to modnie, w uniwersum chrześcijańskim, gdzie chrześcijańscy święci są przypisywani, mają różne role. Nie? Dobrze, ale przejdźmy dalej. No tak to wyglądało w Kabanie, ale my w Kabanie posiedzieliśmy sobie 2 dni. No bo co? No, bo przyjechaliśmy na początku przed rejsem, zanim cała załoga się zebrała ze sobą, no to ruszyliśmy dalej, chcieliśmy odwiedzić miejsca troszkę oddalone od Hawany. To się nazywa Taxi Collectivo, to jest taki ulep, nie wiadomo z czego, z jakiegoś starego Forda, jakiegoś busa, no ale jedzie taki wehikuł. Po takiej autostradzie 140 na godzinę można dojechać za jakieś tam w miarę rozsądne pieniądze, aczkolwiek ten transport, ceny jakby patrząc na jedzenie, zakwaterowanie i tak dalej, to ten transport na Kubie dla turystów jest dość drogi, nie? Wychodzi dość drogo, aczkolwiek nie tak drogo, żeby tego sobie nie można było ogarnąć. No dobra, dojechaliśmy do Vinales. Vinales to jest taka część w Kubie, na zachodniej Kubie, na zachodniej tej części Kuby, jakbyśmy pod Hawany zobaczyli, to w lewą stronę. To w lewą stronę. Jest to taki obszar, który jest bardzo turystyczny i bardzo popularny wśród turystów. Bardzo wielu turystów tam przyjeżdża. Natomiast bardzo wielu turystów, jak wiele takich obszarów na Kubie, przyjeżdża tam na jeden dzień, zrobić sobie zdjęcie pod muralem, zobaczyć, jak się robi cygara i wraca tego samego dnia do Hawany, czy tam do Varadero. Natomiast my tam zostaliśmy 3 dni. Vinales zupełnie miejsce, które jakby nie kojarzy nam się z Kubą. Z Kubą, nie wiem, kojarzą się palmy, plaże, piasek, Hawana, ale no nie kojarzą nam się raczej, przynajmniej mi tak się nie kojarzyły, takie właśnie widoki, takie bardziej wietnamskie, bardziej tajskie. No jest niesamowicie. Nie? To jest coś, co jest niesamowitego właśnie. No i właśnie taki klimat lokalnych kowbojów. Oczywiście obowiązkowo w kaloszach, każdy kowboj kubański nosi kalosze. Czasami te kalosze są jeszcze zaopatrzone dodatkowo w ostrogi, także naprawdę świetnie to wygląda. Taka nasza ulubiona knajpka, w której ja mówiłem, to właśnie to tak troszeczkę jak te słynne knajpy, w których przesiadywał Hemingway, i ja mówię, jakbym miał gdzieś sobie znaleźć takie miejsce, gdzie bym miał sobie na starość siedzieć, to właśnie w tym miejscu i w tej knajpie tam naprawdę, tak jak nas wysadził z tego Taxi Collectivo, bo powiedzieliśmy, żeby w centrum, no to wysadził nas na schodach tej knajpy i tak prawie, że zostaliśmy tam. Także było naprawdę miejsce fantastyczne. Super miejsce. Zresztą my jeszcze będziemy do tej lokalizacji wracać. No tak wygląda właśnie Palmarito, czyli ta część, którą się ogląda między Mogotami, bo te formacje skalne nazywają się Mogotami. Są to właśnie takie ostańce, w których jest bardzo dużo jaskiń, które gdzieś tam poprzeplatane są polami. No robi to naprawdę, naprawdę fajne i duże wrażenie. No tak to wygląda, dookoła czerwona, bardzo żyzna ziemia. Oni na tej ziemi przede wszystkim uprawiają tytoń, ale też kawę.
Są to takie miejsca, gdzie nawet jakby ktoś miał traktor, to ciężko byłoby tam tym traktorem wjechać po prostu. Więc jakby po pierwsze, jakby dostęp do mechanizacji takiej rolnictwa skomplikowane jest ograniczony w tej chwili. Druga sprawa, że bardzo ograniczony jest dostęp do paliwa. W związku z tym dużo bardziej opłaca się, czy jest dużo większa możliwość właśnie uprawy roli za pomocą zwierząt niż za pomocą maszyn. I to fajnie, w ogóle jest tradycyjne rolnictwo tam raczej. Świnki z wolnego wybiegu, które naprawdę smakują inaczej niż takie świnki, do których jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej to co ja znam. No i też tradycyjne środki lokomocji. Naprawdę, takie widoki, to nie jest to, że tam dla turystów, że popatrzysz na konika za 5 zł. Nie, to znaczy dla turystów również, ale to jest normalny farmer, rancher, który po prostu jedzie sobie coś załatwić, nie wiem, wiezie coś i oni po prostu używają tych koni jako środka lokomocji. To jest tak jak na dzikim zachodzie, tak jak to się działo. No my najpierw dosiedliśmy rowerów, no taka scenka, no właśnie gdzieś tutaj jakieś przejścia przez, bo to było tuż po porze deszczowej, więc jeszcze tego troszeczkę błota było. Właśnie, gdzieś tutaj taka scenka rodzajowa, spotkaliśmy lokalistę, próbowaliśmy się dorwać gdzie tam, że tam jest tyle błota, no ale tam, no tam jest tylko tyle, no i miał rację, no wiesz, tak tego błota było. Potem jak tymi zabłoconymi rowerami przyjeżdżaliśmy tam właśnie pod jaskinie, w jakieś tam właśnie zobaczyć sobie jaskinie, jakieś miejsca, tak patrzyli na te rowery, mówię, no w Palmarito byliście, no byliśmy w Palmarito, no tak, dokładnie, także wiedzieli dokładnie z czym to się je. Jeszcze się cofniemy się troszeczkę jeszcze. Widzieli dokładnie, z czym to się je, widoki niesamowite, miejsce niesamowite, ale właśnie, przechodzę do następnego slajdu, znowu cofamy się wieczorem do naszej ulubionej knajpy i wracamy znowu do stwierdzenia, że Kuba jest muzyką, bo inaczej jakby zatytułować się tego obrazka nie da. Zostawiam wam na minutkę. Normalny wieczór. Normalny występ, który gdzieś tam się dzieje. Natomiast to, co się wydarzy za chwilę, to pokażę. Ktoś przejeżdżał skuterkiem i po prostu zaczął dośpiewywać do zespołu. No także tak to wygląda, tak wygląda autentycznie, naprawdę to był występ, który no, panowie sobie grali, jak widać, bez żadnego nagłośnienia, bo oczywiście też można było nawet w samym Winiale spotkać miejsca, gdzie były kluby takie już z nagłośnieniem profesjonalne, natomiast to było czysto naturalne, fantastycznie sobie starsi panowie siedzieli i grali, nagle przyjeżdżał, nie wiem czy znajomy, nieznajomy, zatrzymał się, dośpiewał, także mówię, Kuba jest muzyką i to jest takie fajne, autentyczne, prawdziwe, rzeczywiście tak jest, tak to było, a sama Guantanamera to też jest w zasadzie ich no niemalże hymn, oni do tego podchodzą bardzo, bardzo wręcz ikonicznie, zawsze ta Guantanamera jest, zawsze w każdym repertuarze się zdarzy i zawsze będzie, natomiast w ogóle też należałoby powiedzieć, skąd się w ogóle wzięło to. Nie? To jest jakby słowa do Guantanamera, do tej piosenki, to jest wiersz Jose Martiego. Jose Marti, największym symbolem rewolucji kubańskiej nie do końca jest Fidel Castro, czy Che Guevara, czy Camilo Sanfuegos. Największym symbolem rewolucji, który jest upamiętniany na każdym skwerku, przed każdą szkołą podstawową, są takie betonowe popiersia, jest Jose Marti. Jose Marti to jest bohater rewolucji, pierwszej kubańskiej rewolucji tak naprawdę, czy pierwszej tej takiej skutecznej rewolucji, gdzie się Kubańczycy wyzwolili spod panowania Hiszpanów. To był człowiek, taki bohater z krwi i kości od początku. On nie był w ogóle wojskowym, był poetą, który na emigracji amerykańskiej zbierał pieniądze, zrobił tą rewolucję, zwołał tę rewolucję, po czym w pierwszej szarży na białym koniu zginął.
Ale pociągnął to dalej do przodu, i Kubańczycy rzeczywiście w tej chwili zaczęli się wtedy wyzwalać. I to jest i właśnie największy pomnik, najwyższy pomnik w Hawanie na Placu Rewolucji. Z jednej strony mamy Plac Rewolucji, ale na Placu Rewolucji pomnik, który stoi, to jest pomnik José Martiego. To jest Monumento de José Martí, czyli taka wieża strzelista, i to jest największy bohater, który jest upamiętniany. Tak? Drugi bym powiedział, że jakby pod względem ikonologicznym, no to jest Che Guevara, a potem gdzieś Fidel. Zresztą Fidel sam mówił, że nie chce, żeby mu pomniki stawiać. Więc tak to wygląda. I właśnie do wiersza José Martiego, do słów tego wiersza została napisana, dopisana muzyka, został dopisany refren i tak powstała Guantanamera. Jedźmy dalej zatem. Drugi dzień, znowu zostajemy jeszcze w Winiales, bo to, co tam się działo, było bardzo fajne. No, powiedzieliśmy sobie, że te konie tam są wszechobecne, no to też siedliśmy na konie i taki był plan. No chciałem właśnie taki heavy duty, żeby wersję mi dali, no niestety nie była, no nie była, akurat niedostępna była taka, no więc wsadzili mnie na takiego większego osła mnie wsadzili, no super, no moje jedno z nielicznych doświadczeń jeździeckich, natomiast no podobało mi się, miałem radochę. Pan przewodnik powiedział, że to jest Cavallo semi-automatico, czyli półautomatyczny koń. Faktycznie jak on jechał, to ja też jechałem, jak on zatrzymał się, myśmy się zatrzymywali, nie było żadnego problemu. Super zabawa i bezpieczna i naprawdę polecam. I też niedroga, no także radocha nieziemska. Jeździliśmy sobie tutaj po tym Palmarito, między farmami, to jest nasz pan przewodnik, no, wygląda zacnie, naprawdę to z takim gościem to nie jest strach wyjeżdżać w teren. No, tak jak wspomniałem, Dolita Winiales słynie z produkcji tytoniu, cygar. 90% uprawy cygar jest sprzedawanych do państwa za, no podejrzewam, że psie pieniądze. Natomiast 10% lokalesi mogą sobie zostawić dla siebie. Na własny użytek i na sprzedaż dla turystów, tak? Także to też robią i no, to jest taki jakby stały element tych wszystkich wycieczek. Czyli no bo nie byliśmy w stanie tego zrobić poza wycieczką, więc trzeba było to zrobić w ten sposób. Pokaz robienia cygar, jak się to cygar robi, ciekawa sprawa. Można też było oczywiście takie handmade cygaro. Taki zestaw, taką paczkę cygar sobie kupić. Oczywiście takie cygara są nawet, pomimo tego, że są to ceny i tak dla turystów, to takie cygara i tak są dużo tańsze niż to, co dostaniecie oficjalnie w sklepach. A nieoficjalnie w sklepach też można kupić, ale to też ja bym na przykład nie zaryzykował, ponieważ nie znam się i nie zaryzykowałbym tego, czy to są dobre cygara, niedobre, czy można, jest bardzo dużo podróbek na rynku, także można to różnie zobaczyć. Natomiast te na pewno nie są podrobione, te na pewno są prawidłowo dobre i te na pewno są oryginalne. Także podobno warto, kupiliśmy bardziej na pamiątkę niż to ten, ale... Proszę? Powiem szczerze tak, mieliśmy podobno oryginalne te i nieoryginalne, mieliśmy na pewno podróbkę Kohiby, mieliśmy na stole na pewno oryginalną Kohibę i to cygaro, i tak były odpalone trzy na próbę, żeby sprawdzić. Szczerze mówiąc, to żadne, to nie było szału, nie było czegoś takiego, że oryginalne, o Jezus, no co te, a to, nie, to generalnie to... No, to nie są papierosy, to jest przyjemniejsze w zapachu i pewnie w smaku, natomiast żeby to było jakieś takie powalające, to też nie do końca. Aczkolwiek no, każdy wszystko ma swoich fanów także. No, błoto też było oczywiście, były też jaskinie na tych koniach, no ale generalnie tak to właśnie w tym Winiales wygląda. Naprawdę, warto tam pojechać trochę dłużej, zobaczyć, troszeczkę z tymi lokalesami pobyć, usiąść wieczorem na ganku, ponieważ oni, ich domy różnią się, domy Kubańczyków na wsi, na przykład różnią się od domów, wiadomo, w mieście mamy bloki, kamienice i tak dalej, natomiast cały jakby sposób życia codziennego obrazuje dom.
który wygląda w ten sposób, że u nas tego nie ma już i chyba nigdy nie było czegoś takiego, albo inaczej to nazwa, bo nazwę mamy, to się nazywa ganek. Natomiast u nas ten ganek raczej formę bardziej wiatrołapu przechowalni pełnił, natomiast u nich ganek to jest to po prostu taras, na którym się siedzi na bujanym fotelu i jest się na zewnątrz, całe życie odbywa się na zewnątrz dla ludzi, natomiast to, co się dzieje za domem, to jest właśnie jakaś tam graciarnia, garaż, warsztat i tak dalej. Natomiast całość się dzieje przed domem, natomiast u nas jest odwrotnie. Nie? My u nas siedzimy w ogrodzie z tyłu za domem, a dom mamy za wielkim murem. No i to jest właśnie ta różnica. I to też widać w miastach. Tam nie ma domków z gankami, ale są kamienice i wszyscy przed tymi domami siedzą na murkach. Wiadomo, klimat jest inny, to też sprzyja temu, ale też oni są ze sobą, żyją bardziej ze sobą, dla siebie. Odwiedzanie się na przykład do późnych godzin wieczornych, nocnych, to nie jest nic nadzwyczajnego. Nie? To jest norma. No dobrze, ale lećmy więc dalej. Oczywiście hasłologia czy cytatologia to jest po prostu wszędzie różne napisy. Tutaj pisze, że quien quiera hacer encuenta medios, quien no justificaciones, bo hiszpański nie jest na wysokim poziomie, ale generalnie znaczy to, kto chce działać, znajdzie sposoby, kto nie chce, wymówki. I przypisywany jest to cytat Che Guevarze, ale generalnie nie wiedziałem o tym, ale tak to przed komitetem było napisane, więc to chyba prawda. No, takie zdjęcie tych właśnie takich cytatów różnych jest bardzo dużo. Wróciliśmy do Hawany. Tym razem nie w Hawana Vieja śpimy, tylko zjechaliśmy się z całą załogą, śpimy w takim wielkim bloku na 17 i 18 piętrze. Tutaj wspomniany taki ten Monumento de José Martí, podświetlony pomnik na Placu Rewolucji. Tak wyglądał widok z naszego okna, a tak wyglądał widok z okna sąsiedniego apartamentu, bo byliśmy w rozlokowaniu w dwóch miejscach. To jest widok na Zatokę Meksykańską, tutaj Hotel Nacional, tutaj Zatoka Meksykańska i tam, no jakby tak dobrze wypatrzeć, to może tam łunę nad Miami było widać, no może przesadzam lekko, no ale bardzo fajnie widać i co widać? Widać bardzo ciekawą rzecz, te takie niebieskie beczki na dachach, to są beczki na wodę, ponieważ już wspominałem o problemach przejściowych, chwilowych, nieustających, na przykład z dostawą wody. Woda jest dostarczana nierównomiernie, nieregularnie, w różnych porach, nie zawsze jest. Czasami ta woda jest przywożona beczkowozami, czasami jest z wodociągu, więc każdy sobie tą wodę kolekcjonuje do góry i ta woda gdzieś tam w tych zbiornikach jest. Na przykład bardzo częstym widokiem, czy w Hawanie, czy w jakichś innych miejscach, jest to, że na przykład ulicą płynie rzeka wody. Na początku widzimy jakiś rynsztok czy coś. Patrzymy, woda, no zwykła woda, nic nie śmierdzi, nic nie te. Się okazuje, no gdzieś tam nagle taki zbiornik się przelał, bo włączyli niespodziewanie wodę, był pełen, zbiornik się przelał i woda leci. Albo nagle idziemy i z rynien, jak po wielkiej ulewie, leci po prostu woda na ulicę. No też się gdzieś tam zbiornik na dachu przelał i nikt tego nie zauważył, nie zakręcił tej wody w porę. I takie rzeczy się zdarzają. Ludzie po prostu tą wodę gdzieś tam zbierają po to, żeby ją gdzieś tam wykorzystywać później. No, widoczki z Hawany. Tak wyglądają takie samochody użytkowe. Generalnie w ogóle o tych samochodach to jeszcze sobie powiemy, ale to są samochody użytkowe, amerykańskie, które są użytkowane przez ludzi na co dzień. W ogóle próg wejścia w zakup samochodu jest bardzo wysoki. Na przykład taki najtańszy samochód to jest gdzieś około 10 tysięcy dolców. Tak? Najtańszy samochód, na który można sobie pozwolić. To zaraz Wam pokażę taki najtańszy. A takie amerykańskie to one są kombinowane. Tam to już się silniki są wymieniane. Tam mało co jeździ z oryginalnymi amerykańskimi silnikami. No ale są też takie samochody, takie perełki, które są dla turystów. To są akurat prywatne samochody. Te były prywatne samochody. Ale są też samochody państwowe, należące do państwowych firm, które je odremontowują, po pięknej renowacji są i wożą
wożą też turystów, są dzierżawione taksówkarzem i wożą turystów. Także to wszystko. Załoga się zjechała, wymyślili, że załoga wymyśliła i bardzo dobrze, że tak sobie wymyśliła, że chcą zrobić sobie takie atrakcje troszeczkę bardziej zorganizowane, zobaczyć tą kubetę. No mówię, dobrze, no to robimy. To robimy, to jedziemy, zorganizowali takie atrakcje, więc wsiadłem jako nie organizator, a pasażer właśnie na taką atrakcję najbardziej turystyczną w Hawanie, czyli właśnie przejazd po Hawanie starymi amerykańskimi samochodami. Jechaliśmy trzema kabrioletami, także naprawdę no robiło wrażenie, naprawdę robiło wrażenie, to jest zupełnie inny ten, wiadomo, to jest, jeżeli czujemy się w pełni turystami, ale naprawdę fajna rzecz, fajna atrakcja, można sobie to zobaczyć, no właśnie, można zobaczyć te samochody, można sobie usiąść za kierownicą, tak to wygląda. Tutaj właśnie Kapitol widać w tle Kapitol. Można się przejechać właśnie największą atrakcją, najbardziej ikoniczną rzeczą, którą można zrobić w samochodzie w Hawanie, to przejechać się Malekonem. Malekon to jest taka ulica, nadmorski bulwar, ulica, trzy pasy w każdą stronę, nad samym morzem, piękna, bardzo ikoniczna. Jakbyście wpisali sobie Hawana, to w wynikach, w goglach wyjdzie, na pierwszym z trzech zdjęć założy się, że będzie zdjęcie Malekonu. To jest najbardziej ikoniczne miejsce wzdłuż całej Hawany, wzdłuż całego brzegu hawańskiego jest ten Malekon. No i tak to wygląda, tak się przejechaliśmy tym Malekonem, będzie jeszcze filmik z tego. A to są inne samochody, które często widać, na przykład polski duży Fiat 125P. Zdezelowany, ale jest, one tam są, to nie są włoskie Fiaty, to są polskie Fiaty 125P. Ład jest bardzo dużo, no i maluchy, które są pieszczotliwie tak zwane Polakito, czyli to jest zdrobnienie od Polak, czyli mały Polak, Polaczek, pak. Pieszczotliwie zwane. I co ciekawe, jak rozmawiałem z gościem, z taksówkarzem, mówi, że w tej chwili to jest właśnie najtańszy samochód. To jest $10,000 kupno starego malucha. No tak, w Polsce możesz kupić nawet za tą cenę, możesz nawet kupić całkiem ładny egzemplarz. Natomiast chodzi o to, że jakby ilość tych samochodów jest tam bardzo ograniczona. Jest bardzo ciężko o nowe samochody. Praktycznie nowych samochodów to skrajnie ciężko kupić. Oczywiście widać też na ulicach, ale skrajnie ciężko kupić nowy samochód. Więc oni mają ograniczoną ilość dobra. A druga sprawa, że posiadanie samochodu od razu łączy się z zarabianiem pieniędzy. Na każdym, nawet na maluchu, a już na takim większym samochodzie, im więcej osób się weźmie do środka, tym można przewieźć tych ludzi. To jest zarabianie pieniędzy. Posiadanie samochodu, samochód nie jest środkiem transportu osobistego. Samochód to jest sposób na zarabianie pieniędzy. Nie? I dlatego jakby ten próg wejścia jest taki wysoki. Natomiast maluchy już są na tyle mało użyteczne, że oni już mówili, że jakby to są takie samochody, które się już nie kupuje po to do końca, żeby zarabiać pieniądze, tylko kupuje się po to, żeby mieć, żeby oni się już podobno w kluby już zrzeszają maluchowców, którzy sobie tam wymieniają się częściami, naprawiają, jeżdżą na jakieś tam spotkania, zloty. Także to już jest taki samochód, można powiedzieć, że maluch pierwszy kubański samochód rekreacyjny. Tak? Także ten, ale są widać, nie ma ich jakoś super dużo, ale widać te maluchy. Czasami też nieźle takie potuningowane jak ten, ale te maluchy są. O, tu właśnie tak wygląda właśnie przejażdżka Malekonem. Pięknie z lewej strony morze, z prawej strony wieżowce. Ten akurat przed nami, który widać, to jest nowa inwestycja, jeszcze nieskończona. Pół na pół rządu i prywatnego kapitału. Także tak to widać, inwestuje się w Hawanie, widać. Natomiast nie jest to jeszcze ten moment takiego wielkiego boomu. No i Hawana z drugiej strony zatoki, pod spodem jest tunel, z drugiej zatoki z fortu widoczna Hawana, naprawdę, o właśnie, ten Malekon ciągnie się odtąd, aż tam daleko, daleko, daleko jeszcze w prawo. No i znowu kilka ujęć ze starej Hawany, które są, o właśnie, tutaj Kapitol, piękny, odremontowany, tak wygląda, no idzie gość sobie z maczetą. Takich, o, wróćmy do cygar. To jest ujęcie z sklepu z cygarami. Takiego normalnego dla turystów. Tak? To słynny tryptyk cygarowy. Tu jest Cohiba, które on palił Fidel Castro. Tu jest Monte Cristo, które palił Che Guevara.
No i to są Romeo i Julietta, czyli te, które palił Churchill. Także taki słynny tryptyk cygarowy, jakbyście sobie zobaczyli, tutaj tego może nie będzie widać z daleka, ale taki zestaw 6 cygar w takim ładnym opakowaniu, w oficjalnym sklepie, w oficjalnym obiegu, kosztuje 140 euro. Także to można na, powiedzmy sobie, czarnym rynku, po cichu, czy tam gdzieś przez kogoś, przez znajomego, bo to oczywiście tych propozycji sprzedaży cygar jest cała masa. Ciężko turyście, duża część z tego to jest po prostu naciągactwo. Podobno można też kupić cygara autentyczne, prawdziwe i podobno takie właśnie zachwalane jako prawdziwe przez osoby zaufane, czyli jakby nie mam powodu, żeby twierdzić, że jest to oszustwo, to taka skrzyneczka 25 cygar 70 euro na czarnym rynku. Także to tak, tego typu. Co ciekawe, chciałem dostać od nich samo pudełko po cygarach. Takie pamiątkowe, ładne, żeby mieć sobie takie pudełko do cygarach. W żadnym sklepie nie chcieli mi dać pudełka od cygara. Nikt mi nie chciał dać. I właśnie teraz oni tłumaczyli, że nie mogą dać samego pudełka, ponieważ gdybym ja tam włożył jakieś podróbki i chciał sprzedać ten, to oni będą wizerunkowo tracić. Mi się wydaje, że jest w drugą stronę, że oni po prostu potrzebują dla siebie, żeby tam włożyć jakieś podróbki i to sprzedać jako oryginały. Nie? Także no, próbowałem naprawdę w kilku miejscach dostać pudełko, bo tych pudełek od cygar tam się naprawdę walało pod lado mnóstwo. I to nie było tak, oni twierdzili, że one są ściśle reglamentowane i te, no gdyby były reglamentowane, to one by się tak po prostu nie walały, natomiast no, nie byłem w stanie, w kilku miejscach próbowałem, nie byłem w stanie otrzymać pudełka, czy kupić nawet pudełka po cygarach. No dobra, ale wreszcie przejdźmy do tych żaglówek, no bo po to tutaj jesteśmy. To jest nasza łódka, to jest katamaran Lagoon 440, o ile dobrze pamiętam. Dość stary, jeżeli chodzi o katamarany. Generalnie rynek czarterowy na Kubie jest mizerny, w ogóle rynek żeglarski, biorąc pod uwagę potencjał, którym ta wyspa dysponuje. To jest po prostu, jak my sobie popatrzyliśmy, tak analizując wybrzeże, to co można tam zrobić, jak są nawet istniejące porty czy mariny ułożone, rozlokowane, to jest po prostu, to by naprawdę zakasowali, gdyby Kuba się otwarła totalnie na żeglarstwo, zakasowaliby Karaiby, tak, Karaiby, Bahamy, po prostu oferta na przykład samych tych wysp nawiecznych, czyli Karaibów, tych takich, tych małych Antylii, w porównaniu z tym, co sama Kuba oferuje, to jest po prostu miki małe, naprawdę. Bez odpraw, bez niczego, wszystko pływamy w ramach jednego kraju. Po 40-50 mil od siebie mamy fantastyczne miejsce, chociażby od strony Morza Karaibskiego, a tam to jest zupełnie nierealne i niemożliwe do pływania. Nie? No, zatankowaliśmy, zaopatrzenie zrobiliśmy, właśnie zaraz o zaopatrzeniu, bo to były pytania przed tym. Zaopatrzenie zrobiliśmy. Zaopatrzenie wygląda w ten sposób, że wysłaliśmy miesiąc przed rejsem listę w Excelu z zakupami i była anotacja, że co będą mogli, to nam kupią. No, tak to wyglądało z cenami. No, co mogli, to nam kupili. Nasz marinero, który nam tam pomagał, bardzo sympatyczny gość, mówi, że no tak gdzieś masz 60-70% zamówienia, nie? Ale na przykład zamawialiśmy paprykę i coś tam w puszkach, no to nie było czegoś tam, ale za to mieliśmy na przykład 6 grzewek papryki, nie? Które nie wiadomo, co było z tym robić. No, to potem wyczaliśmy, że można się zamieniać na przykład, nie? Iść do lokalesów, tylko często jak projekt chcieliśmy się zamienić, no to lokalesi też na przykład nie mieli na co się wymienić, nie? I także, ale czasami na przykład papryka im nie była potrzebna, bo też na przykład mieli opór papryki, nie? No, ale, a my z kolei potrzebowaliśmy masła albo cukru, co ciekawe, bo ja mówię, spokojnie, rumu i cukru nam nie zabraknie. No co do rumu się nie pomyliłem, ale co do cukru byłem zdziwiony, przez większą część rejsu nie mieliśmy cukru. Miałeś w rumie. Był w rumie, można było rafinować, natomiast nie było cukru, był wielki problem z cukrem. Mówię, kurczę, takie z trzcinowiska cukrowe i wielkie, ogromne połacie i tej trzciny cukrowej się uprawia i nie ma cukru? No co się okazało? To, tak, dokładnie. To nam powiedzieli dopiero dalej w Trinidadzie, że te plantacje trzciny cukrowej są na rum.
rafinacja cukru jest totalnie nieopłacalna. Kiedyś wielkim odbiorcą cukru, bo w ogóle gdzieś wyczytałem, tak sobie łączę fakty, że w ogóle bardzo mocno strategicznym produktem w Rosji, czy Związku Radzieckim kiedyś, czy Rosji teraz, nadal jest cukier. Jest potężny, to jest naprawdę na liście produktów strategicznych bardzo wysoko. Kiedy Rosja, Związek Radziecki jeszcze istniał, oni się z Kubą tutaj bardzo mocno wspierali i bardzo dużą ilość cukru właśnie eksportowali z Kuby. Potem już Kuba, i to w zasadzie koszty tej rafinacji były mniej istotne, nie? Natomiast w tej chwili cukier na przykład chiński na wolnym rynku, a cukier kubański, plus jeszcze do tego dochodzą embarga na wywóz i tak dalej, się okazuje, że tego nie ma rynków zbytu dla tego cukru, więc opłacalność cukrowni jest żadna, więc cukru brakuje, nie? W kraju, który stoi trzciną cukrową, który wyrósł na hodowli cukru, nie? Na początku był tytoń, potem jak upadło po rewolucji na Haiti, właśnie na Kubie rozpoczęto produkcję trzciny cukrowej, uprawy trzciny cukrowej, produkcję cukru i nagle kraj, który wyrósł na produkcji cukru, gdzie naprawdę jest tej trzciny cukrowej mnóstwo, ma problem z cukrem. Nie? I takie, to są właśnie takie kolejne paradoksy. No ale generalnie mieliśmy tych produktów wystarczająco dużo, mogliśmy się zaprojektować, co ciekawe, musieliśmy się zaprojektować jakby tak po staremu. Nie? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, dobra, bierzemy tam prowiant na łódkę na 2-3 dni góra, a resztę sobie dokupi się po drodze. Nie? No nie, tu trzeba było się zaprojektować po dach, od początku do końca na start i potem zobaczyć po drodze tylko jedną, mieliśmy marinę, jeden tylko dostęp do takiej, powiedzmy sobie, cywilizacji. Teoretycznie do sklepu, w którym też rum był, no akurat, ale tego tam nie brakło. No to jest takie, startujemy w generalnie z Cienfuegos, zaraz mapka jeszcze będzie, to wam pokażę. Taki mały przerywnik to jest hotel w Cienfuegos, jacht klub Cienfuegos, hotel, restauracja. W Cienfuegos generalnie jest rafineria ropy naftowej. Oni się bardzo mocno, Kubańczycy, kumali. I nadal się w sumie kumają z Wenezuelą, ale Hugo Chavez i Fidel Castro to byli bardzo dobrzy koledzy i oni właśnie tutaj w zasadzie siedzieliśmy przy prawie że tych samych stolikach, gdzie sobie jedli lunch. Hugo Chavez tutaj mieszkał, są zdjęcia, wielkie billboardy i te, no generalnie w takim hotelu. Wypływamy z Cienfuegos, z portu, wypływając żegna nas napis, w zasadzie Buenvenidos a Cuba Socialista, czyli witamy na Kubie Socjalistycznej, to my wypływamy, no ale generalnie taki wielki na stanowisku tutaj Coast Guardu, ponieważ jest to jeden z kilku portów wejścia, w których można dokonać odprawy granicznej, czyli tutaj wpływają te statki wszystkie z zewnątrz i tutaj się odprawiają właśnie w Cienfuegos. No ale właśnie, gdzie pływaliśmy? Jeżeli mamy Kubę, tu jest Hawana, a my pływamy sobie właśnie w tym rejonie, między Cienfuegos na południu Kuby, a tutaj tą dużą wyspą. Tutaj jest, mam taki łańcuch maluteńkich wysepek, które nazywają się Cayos. Cayos to jest wyspa po hiszpańsku, natomiast Cayos, czyli wyspy, taki archipelag, ich tutaj za dużo nie widać, ale zaraz będziecie, to jest minus tego, że to są w pionie. Takie mało może widoczne, ale generalnie tak wyglądała trasa naszego rejsu. Od wysepki do wysepki. Te wyspy są ułożone tak, to są wszystko wyspy atole koralowe, czyli generalnie płaskie, piaszczyste, z białym piaskiem, piękne, z palmami. Wyspy nie takie tam z górami i lasami, tylko bardziej piasek i troszeczkę palm. Z tej strony mamy odcięci jesteśmy tutaj od morza. Tutaj już są takie bardzo płytkie wody, ale takie mętne bardziej. Natomiast tutaj między rafami koralowymi, a tutaj wyspami jest pięknie, czysto. Tak to wygląda z góry, ponieważ na powrocie udało nam się lecieć w zasadzie nad naszymi wyspami. Tam gdzieś daleko jest Cienfuegos. To jest mniej więcej połowa trasy, czyli jakbyśmy się cofnęli, to jest zdjęcie, które jest robione mniej więcej... To jest zdjęcie, które jest robione mniej więcej stąd. Samolot przelatuje nad tym przesmykiem. Czyli to, co widzimy, to jest tu. Także tak to wygląda. Tutaj mamy rafy koralowe i płytkie wody przy wyspach. Tutaj mamy za wyspami.
też płytkie wody, natomiast już dużo bardziej płytkie i o wiele mniej przejrzyste. Czyli ładnie, nadal fajnie, wszystko pasuje, natomiast już tutaj nie ponurkujemy, bo nic nie widać. Natomiast tutaj pięknie widać piaszczyste dno, rafy koralowe, rekiny i bardzo, bardzo ładnie, dużo rzeczy. Proszę? Tam, gdzie metnie było, bo nie było rekiny. To, no może były, a może rekiny były, ale nie było widać, nie? Także to też jest, no, że czego nie widać, to znaczy, że nie ma. Dobrze, to takie, no właśnie, wróciłem do zasięgu, ponieważ po drodze mało jest zasięgu. Jesteśmy w zasięgu telefonii komórkowej w zasadzie po środku, czyli jeszcze wróćmy, przepraszam, do tamtego slajdu, czyli wrócimy sobie tutaj. Tutaj jest Cayo Largo, czyli duża wyspa. W tym miejscu jest cywilizacja. Jakiś tam sklep i generalnie marinka i plaża i, no, powiedzmy sobie, cywilizacja w tym miejscu dla turystów, typowo turystyczne. Tutaj nikt, Kubańczycy tu nie mieszkają w ogóle na tych wyspach, nie ma po co. Tutaj jest cywilizacja i tu jest internet. A tu i tu, o, tu jest internet i tu jest internet. W promieniu 5 mil od tej kropki i w promieniu 5 mil od tej kropki. A tak to reszta internetu nie ma, więc ten internet i te moje relacje wynikały na tym, że wypływaliśmy, zasięg się tracił, za 3 dni się meldowałem, ok, co robiliśmy w ciągu tych 3 dni, potem popłynęliśmy dalej i znowu się meldowałem i tak dalej. Tak to wyglądało, wróciłem do cywilizacji, pierwszy przystanek spędziliśmy na Cayo Guano, taka malutka wysepka pośrodku niczego. Co ciekawe, tam w obrębie jakichś tam 30 mil były wyspy, natomiast właśnie te atole koralowe charakteryzują się tym, że są niskie, płaskie, w związku z tym one są niewidoczne. Jak się płynie, tam to mieliśmy takie wrażenie, że naprawdę widać było Cayo Guano i dookoła jesteś po prostu po całej pustce. Nie? Normalnie, gdyby to były wyspy typu, nie wiem, tam większe wyspy z górkami, czy to normalnie byłoby widać coś. Natomiast tutaj było takie fajne wrażenie, że nie było nic widać na horyzoncie, czyli takie jeszcze wrażenie takiego odizolowania. No na Cayo Guano przypłynęliśmy przed wieczorem, późnym popołudniem. Byli lokalesi, którzy tam, bo bardzo dużo rybaków, którzy tam wypływają. Kupiliśmy za 10 piw, kupiliśmy takie ryby. No ale co, no, tam była, na tym Cayo Guano jest latarnia morska, no i to była mega przygoda, ponieważ udało nam się wejść, z latarnikami porozmawialiśmy, oni tam są 30 dni na wyspie, 30 dni w domu, weszliśmy sobie na tą latarnię, pozwolili nam wejść, zobaczyć, naprawdę takie unikalne doświadczenie, ponieważ pokazał, jak ta latarnia działa. Mój hiszpański jest taki, powiedzmy sobie, raczkujący bardzo mocno. Podobnie jak ich angielski, a w zasadzie tego ich angielskiego w zasadzie nie ma. Także to bardziej polegaliśmy na moim szczątkowym hiszpańskim plus migach. Tak, i on nam pokazywał, jak to wszystko działa, jak ta latarnia działa. Więcej, no, pozwolił nam, no w zasadzie myśmy odpalili tą latarnię na wieczór, bo to już słońce zeszło, on pokazał tam, uruchomił ten cały mechanizm, to się wszystko zaczęło obracać, odpaliliśmy tą latarnię wspólnie, także naprawdę coś niesamowitego. Widoki z góry przepiękne, tutaj nasz katamaran na kotwicy, widoki z góry naprawdę przepiękne, 276 stopni, 3 razy tam wlazłem. 3 razy, tak? Mogłem włazić, to po prostu właziłem, albo jeszcze to, a to jeszcze, dobra, a ktoś jeszcze nie był, to chodź, to ja pójdę z tobą do góry, nie? No i naprawdę to... Warto. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Tak wygląda z góry. Co ciekawe, w ogóle fajny był napęd zwierciadła, ponieważ zwierciadło musiało być, jeszcze jest takie naprawdę gdzieś stare to zwierciadło było. Napęd, no prawie że, bo napęd zwierciadło było napędzane nie silnikiem, tylko przeciwwagą, jak zegar. Trzeba było wciągnąć taką dużą przeciwwagę na górę, rozkręcić i ona spadała całą noc i obracała zwierciadło i spadał, i ten ciężarek jak doszedł na dół, to znowu trzeba było rano wejść, podkręcić w górę, żeby następnego dnia. A tak naprawdę potem oni ją w nocy wyłączyli, tą latarnię. Wyłączyli, ale włączyli takie migające światełko, które LED-owe, które też świeciło. No takie... Tutaj szczątki starej latarni, które były, a to w zasadzie jest cała wyspa, nie? To jest cała wyspa, to tyle tego było widać. Tak ta latarnia właśnie wygląda. W nocy tutaj lokale się sobie śpią, panowie latarnicy, tak to wygląda. Dopływamy do Cayo Largo. Cayo Largo, no, piękna marina, normalna, jakby w normalnym takim sensie marina, bardzo mało łódek, bardzo pusta. Oczywiście to jest marina, która obsługuje turystów. Na Cayo Largo są hotele.
które i ci turyści wyjeżdżają sobie na jakieś tam nurkowania, jakieś tam wycieczki i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tam sobie stacjonują te wszystkie łódki, plus ten szczątkowy ruch turystyczny, jachtów turystycznych, który też jest obsługiwany właśnie stamtąd. Całkiem sympatyczne miejsce, ładne prysznice, normalnie. Tak jakbyśmy, naprawdę nie ma wstydu, tak jakbyśmy popłynęli do jakiejś normalnej mariny na Morzu Śródziemnym, bez problemu. Tak to wygląda. No ale dobra, ruszyliśmy tam, zrobiliśmy troszeczkę zakupów, uzupełniliśmy zakupy, ruszyliśmy dalej w stronę tych wysp. No i co? No generalnie tak się płynęło. Piękne kolory, cień na, jak już jest cień na dnie, to już jest ładnie. Piękne kolory, piękne te pomiędzy rafami koralowymi a właśnie wyspami. Ładnie akurat nam wiaterek sprzyjał, sobie płynęliśmy. Trzeba było się przestawić. Na początku to wymagało ode mnie troszeczkę, no pierwszy dzień to były naprawdę nerwy, potem na powrocie już na luzie, ale trzeba było się przestawić, bo 3 metry pod kilem to była potężna głębokość, nie? To naprawdę uchodziło za potężną głębokość. Tam się generalnie pływa na 1,50 m, to tam się jeszcze nikt nie stresuje. 1,70 m, 1,50 m pod kilem, to tam się jeszcze nikt nie stresuje. Nie? No, najniższa wartość, jaką zeszliśmy, to było 15 cm na jakimś przesmyku. Nie? I to no generalnie, no, ale aczkolwiek tam są też miejsca, gdzie można wjechać katamaranem w plażę. Także i to nie jest tak, że to się robi na partyzanta, tylko są plaże, gdzieś tam pokazali nam, tylko akurat wtedy. Tak, takie były warunki, że nie za bardzo szło to zrobić, więc nie zrobiliśmy tego. Natomiast można to zrobić normalnie i nikt nie ma z tym problemu, że jak usiądziesz na mieliźnie, to usiądziesz na piasku. Jak się nie walniesz w rafę, to jest okej, nie? Także generalnie to z tą głębokością to pierwsze płynięcie, właśnie to płynięcie. Ja już cały czas mapy, cały czas nawigacja, sprawdzanie głębokości, żeby kurczę, cały czas na echosondzie tak wpaczony. Bo mówię, zero przyjemności z tego pierwszego, najpiękniejszego przelotu. Było zero przyjemności, bo cały czas się stresowałem, żeby nie walnąć. A potem się okazało, że te 3 metry, których się tak bałem, no bo to 3 metry pod kilem to już trzeba uwagę mieć większą, to przy 3 metry to były to skrajnie głęboko, to także 2,5, nie? Także a to się okazało, że jest normalne i tak po prostu się płynie, no i nie ma problemu, nie? Także to, no ale urwał się zasięg, pojawili się goście, którzy z nami też płynęli po drodze całkiem długo, ładnie na tej wodzie wszystko wyglądało. Weszła też lektura, która w związku z brakiem internetu musiała tutaj zagościć. No i rzeczywiście tak mała książeczka w tych okolicznościach przyrody no, smakuje inaczej, także można było sobie poczytać. No i zobaczcie, jakie efekty, nie? Stary człowiek może wie, no może nie Merlin, ale barakuda piękna była złapana. Zresztą te barakudy, akurat trafiliśmy na sezon na barakudy i to brało po prostu jak szalone. Potem już na powrocie to już odhaczaliśmy, wyrzucaliśmy z powrotem do wody, bo po prostu już nikomu się nie chciało tego gotować, nikomu się nie chciało tego smażyć, a są przepyszne, nikomu się nie chciało tego smażyć, a bardzo chcieliśmy tuńczyka złowić, więc dalej trałowaliśmy, żeby złowić tuńczyka. No nie udało się tuńczyka złowić, natomiast barakut, ja nie wiem, jakby tak liczyć, wszystkie, które się zahaczyły, to tak, nie wiem, z 15 może na ten rejs, także naprawdę, a przepyszne ryby. Między wyspami przepływa się takimi właśnie małymi, bardzo płytkimi kanalikami, można przepłynąć od wewnątrz, od zewnątrz. My mieliśmy taki plan, żeby dopłynąć do Cayo Campos. Cayo Campos to jest takie na końcu przesmyk między dwoma wysepkami, przy rafach, piękne miejsce, byliśmy tam zupełnie sami, my i ci goście, którzy tutaj mieszkali, a to są goście, którzy to jest jakiś rezerwat przyrody, coś takiego i oni są takimi rangerami, którzy tego pilnują. Jest ich tam trójka, siedzą tam nie wiadomo po co, nie wiadomo czego pilnują, no ale czegoś tam pilnują, państwo im za to płaci, są na etacie. Cieszą się, jak przybywają turyści, a turyści przeważnie prawie że codziennie są. Oprócz tego są rybacy, którzy tam dookoła są, oni sobie tam rybki łowią, różne inne rzeczy, pilnują plaży. Bardzo mili goście, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. No i na plaży razem z tymi miłymi gośćmi jest takie fajne towarzycho, czyli małpiszony i igłany. O ile igłany tak na Karaibach widziałem wcześniej, to małp nigdy w życiu nie widziałem, nie wiem skąd one się tam wzięły, ani nigdzie później na żadnej innej wyspie nie widziałem małp, ani na żadnej innej karaibskiej wyspie, na której byłem, też nie widziałem małp.
Nie wiem, musiałbym może wygooglować, skąd one się tam wzięły, ale są rzeczywiście. Może ktoś je przywiózł, może ktoś ten, a sobie żyją i przychodzą do zawołania. Oni je karmią. Nie wiem. No jakoś te strebałpy się wzięły. W zasadzie chyba jedyny taki obrazek na Karaibach, gdzie można spotkać i małpy, i iguany na jednym zdjęciu. Siedzą sobie razem, jedzą. No w głębi lądu podobno też były krokodyle. Oni mówią, że oni tam pilnują, bo to jest rezerwat, są krokodyle. I tak. No te krokodyle, no mówię, dobra, no to idziemy, czy jesteście w stanie zabrać do tych krokodyli, pokazać, byśmy chętnie te krokodyle zobaczyli. A mówię, no dobrze, nie ma problemu. Tam, ja mówię, to tam ile? No to po 2 euro od głowy i poszliśmy za 20 euro całą ekipą na krokodyle. Ricardo nas zabrał na te wszystkie atole, żeby zobaczyć wewnątrz wyspy, w oczkach wodnych, czy te krokodyle tam są. No nie znaleźliśmy krokodyla, ale znaleźliśmy świeże tropy krokodyla, który wychodził z morza. Ja byłem w szoku, że to te krokodyle tak sobie z lądu do morza i te, a my tam się kąpiemy. I myślałem, że do tej pory, że największym zmartwieniem są te rekiny i barakudy i te. A tu się okazało, że jeszcze krokodyle do tego dochodzą. Nie? I że one sobie migrują między tymi. Ja mówię, ale to tylko na tej wyspie. Nie, no każdy, one migrują. Także to generalnie tak wygląda trop krokodyla na plaży. Także no. Są. Nie widzieliśmy na żywo żadnego, ale są. Oni, co więcej, oni na nie polują i je jedzą. Także tak, nie miałem okazji tutaj próbować krokodyla. Oni nie mieli akurat żadnego świeżego, żeby nas poczęstować. Natomiast igłany też się je. Igłany jadłem na innej wyspie, ale tutaj oni nie znali igłany. Także mówię, to igłany może zjemy. Nie, igłany nie jemy, bo... No, małpę. No może małpę, no ale... Także igłana jest jeszcze do ogarnięcia. No tak wygląda na Cayo Campos. Naprawdę piękne miejsce, zachody słońca. No jak to na Karaibach, no co. Generalnie tak. No to są rybacy. Sporo widać takich rybackich łódek, małych łupinek rybackich, które pływają po tych płytkich wodach. Zastanawialiśmy się, co oni tam łowią na tych bardzo płytkich wodach. No i się okazało wieczorem, kiedy trzymaliśmy się na kotwicy, podpłynęła taka jedna z takich łódek, już słońce zachodziło, robił się wieczór, podpłynęła jedna z takich łódek. A my, czy chcemy lobstery? A no to pewnie, że chcemy lobstery, a ile kosztują? A my, nie, zamienimy się. No, za paprykę nie, ale za piwo chcieli się zamienić, nie? I co ciekawe, nie chcieli za rum, chcieli za piwo. No, a piwa, że mieliśmy pod dostatkiem, bo akurat w tym zaopatrzeniu to najlepiej się sprawdziło piwo. W związku z tym zaparkowali do nas Longside. No i tak to, taka wystała właśnie, taka łódeczka, bardzo podobna. No i te lobstery nam pokazują. Nie? No i tutaj oczywiście targi, ile, co, jak, tak wygląda ta langusta czy ten lobster. Oczywiście słynie ze swoich walorów smakowych, no i z wyśrubowanych cen. Nie? My dostaliśmy za 15 piw 15 sztuk. 15 lobsterów za 15 piw. Nie? Strasznie to w przeliczeniu. No, w najdroższym sklepie takie piwo kosztowało 1 euro, no, czyli tak 15 euro za 15 lobsterów to jest ten. No ale dobra, dostaliśmy te lobstery, no ale jak to zrobić? Oni nam zaczynają tłumaczyć z domu. Mój kulejący hiszpański kolega coś tam po włosku też, mimo że języki pokrewne, nie byliśmy w stanie się dogadać i te, jak to zrobić? A mówi, to my wam zrobimy. No i po prostu opanowali nam łódkę, wypili przy tym następne 15 piw. No ale opanowali nam łódkę, ten tutaj chłopak się okazał, że jest prawdopodobnie jakimś szefem kuchni, bo zrobił to niesamowicie i opanowali nam łódkę, wiecie, sobie robili zdjęcia z nami i nie wiadomo kto był dla kogo większą atrakcją turystyczną. No już tak staliśmy, troszeczkę było na początku obaw, no bo wiecie, no weszło kurde 5 czy tam 7 gości na łódkę, siedział, kapitan przyszedł z kablem do telefonu, do radia i z muzyką, puszczał muzykę, przysiedzieliśmy gdzieś tam przez tłumacza Google, rozmawialiśmy na jakieś tam poważniejsze tematy. Strasznie zazdrościł nam na przykład Navionixa, że mamy zaktualizowanego Navionixa. Bo raz, że dla nich cena tamtych, no nie wiem tam, nie, ile Navionix kosztuje, jest 50 euro na Karaiby, czy tam 100 euro na Karaiby, bo oni mają Navionixa, mieli, natomiast miał go na jakichś takich od starych mapach. A mówię, że bardzo nam zazdrościli naszego Navionixa, że mamy go... Dobra, dla nieżeglarzy, taki program nawigacyjny podstawowy, który mamy na komórce czy tablecie, na którym pracujemy na wodzie i strasznie nam zadościli tego.
Ale nie wiem, czy też nie jest tak, że oni nie mogą z Kuby go zaktualizować. Bo na przykład też jest wiele programów, czyli wiele, na przykład YouTube chodził, ale na przykład Spotify nie chodził. Czyli na przykład możliwe jest to, że nie mogli zaktualizować tego na Wenixa, dlatego tutaj też się wymienialiśmy różnymi tam doświadczeniami. No tak to wygląda, taki live cooking, bo zobaczcie, on sobie, tu się lobstery już są. Tutaj on tu przygotowuje sałatkę z lobstera, taką coś a la vinaigre. A tu się enchilada lobster robi. Naprawdę gość niesamowity. I to jest takie właśnie bezcenne, unikatowe i nieprawdopodobne przeżycie, którego nie jesteśmy w stanie. To jest właśnie przewaga żeglarstwa. Nie? No oczywiście mamy też momenty, kiedy jest troszeczkę gorzej, kiedy trzeba troszeczkę od siebie dać więcej, no ale w zamian otrzymuje się właśnie takie chwile, takie momenty i takie przeżycia, których nie jesteśmy w stanie przeżyć w żaden inny sposób. Nie? Tego się nie da kupić, tego się nie da zamówić, tego się nie da zaaranżować. Nie? No, porozmawialiśmy sobie, słuchajcie, chłopaki dostają 40 tysięcy peso za tonę lobsterów do podziału na 6. Czyli to po czarnorynkowym kursie to jest 150 euro za tonę lobstera, nie? Złowionego do podziału na 6. W Polsce kilogram, bo sprawdziliśmy, kilogram świeżej langusty, świeżej żywej, kosztuje 500 zł. Nie? Tak, kilogram, a tu mamy tonę za 150 euro. Wiadomo, to jest też inaczej ten, ale generalnie nawet biorąc pod uwagę ceny w innych częściach, chociażby czy Karaibów, czy Ameryki Południowej, czy tam miejsc, gdzie te lobstery występują, to i tak to jest po prostu jakieś strasznie, strasznie małe koszty. Zresztą w ogóle te lobstery, langusty są bardzo popularnym jedzeniem. Wszędzie w knajpach można zjeść za cenę niewiele większą niż na przykład kotlet z kurczaka czy z wieprzowiny. Tak, także to nie jest droga sprawa, także można się, jak ktoś lubi tego typu rzeczy, to naprawdę się można objeść, nie? No większość idzie oczywiście na stołę w USA i tak dalej, i tak dalej. No wracamy jakby teraz do Cayo Largo. Wyczailiśmy zupełnie przypadkowo, wpłynęliśmy sobie po prostu w kanał, widzieliśmy, że jest plaża, ale nie wiedzieliśmy, co to za plaża. Tak wyglądała, jak taka wypasiona, resortowa, hotelowa plaża. Się okazało, że od wewnętrznej strony jest pirs betonowy, elegancki, do którego zasumują motorówki. No my na chwilę, ja mówię, dobra, to na chwilę sobie wjedziemy, zatrzymamy się, zobaczymy, najwyżej nas wygonią. No nie dość, że nie wygonili, to się okazało, że możemy tam stać i jeżeli mamy ochotę, to możemy tam stać nawet całą noc i ten, nam wody brakowało, więc popłynęliśmy kawałeczek dalej do mariny, ale mówię, jutro tu przypłyniemy. No i tak też zrobiliśmy, więc zrobiliśmy sobie dzień luźny na plaży, o już nie takiej plaży, nie takiej plaży dzikiej, czy takiej plaży w ogóle niedostępnej, ale takiej plaży hotelowej. Nie? Słuchajcie, to jest Playa Sirena w Cayo Largo. No luksusowo, no luksusowo. No słuchajcie, może dwa drinki trochę przesadziłem, ale na pewno dwa obiady. To jest średnia miesięczna wypłata Kubańczyka. Nie? Na przykład dwa takie obiady za 15 euro. Nie? No ale byliśmy na tym, tak to wygląda, słuchajcie, to jest plaża, tam nie ma żadnego hotelu, nic, po prostu plaża. A się pytamy, ale co to za plaża? No to jest plaża państwowa. Państwo zrobiło tą plażę, utrzymało tą plażę, utrzymuje tą plażę, utrzymuje te wszystkie leżaczki, nieleżaczki i wszystko jest do korzystania. Nikt nie kasuje żadnych pieniędzy za to. Wszystko jest do korzystania, utrzymuje bar, kuchnię, sprząta naprawdę na... W dobrych hotelach takich plaż czasami nie uświadczycie, jak tam. Jest to państwowa plaża. Ja mówię, kurczę, kombinowałem długo, po co? Ta plaża jest przy niczym. Też to jest ta, aczkolwiek tam bardziej chodzi o to, że jest na Cayo Largo, oprócz tej mariny, jest też dużo hoteli. Natomiast hotele są tak umiejscowione, że trudno o dobrą plażę. Natomiast ta plaża jest bardzo osłonięta. A z kolei w tym miejscu nie można wybudować hoteli. Więc tam są turyści busikami dowożeni na plażę. Oni sobie tam skorzystają z tej plaży i wracają, bo hotele też są państwowe. Więc to jest wszystko państwowe. No i pytam się go, to dobra, możemy spać w nocy? Tak, możecie tu stać na noc, nie ma problemu. Wy ile kosztuje? Nic nie kosztuje. A my to możemy tak? No możecie z ten. A on mówi, jak chcecie, to tutaj za 10 tam 15 euro możecie sobie kupić jedzenie i picie all inclusive na tej i nie ma problemu. No dobra, no to wchodzimy, no to bierzemy. I zostaliśmy sobie na tej plaży. Z wszystkiego można korzystać. To nie jest tak, że te leżaczki tam trzeba dopłacić. Nie, po prostu działajcie, kupcie jakieś drinki, będzie okej, nie? I na tej zasadzie. No ale słuchajcie, no to jest plaża
ktoś fajnie powiedział, że jak wychodzimy na plażę o 8 rano przed hotelem i ta plaża jest piękna, czysta, rajska, tak jak ta, to znaczy, że godzinę wcześniej ktoś wstał i posprzątał tą plażę, nie? Bo to, co się dzieje, to tak wyglądają plaże generalnie dzikie, nie? Tak wyglądają plaże. To jest plaża na Cayo Campos, nie? No jest niestety, to jest niestety widok i to nie są śmieci, które są, to jest smutne bardzo, i to nie są śmieci, które są kubańskie. Bo my jesteśmy na południu, tam nie ma Kuby, to jesteśmy, nie ma możliwości, żeby te śmieci przypłynęły z Kuby. Nie ma możliwości, żeby te śmieci nawet przypłynęły do, albo z Ameryki Południowej, albo wręcz nawet gdzieś z Europy, z Azji, z Afryki, to one krążą po świecie. One się odkładają właśnie w takich miejscach. One nawet daleko, daleko w ląd, nie wiem, 100, 200, 300 metrów w ląd, przyniesione, te wyspy są płaskie, przyniesione przez wiatry, są przyniesione te plastikowe śmieci, opony, części samochodowe, sieci i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Idzie się tą plażą, myśmy tą plażą przeszli chyba z 5 km i non-stop cały czas, to nie jest tak, że są takie składowiska, to jest non-stop taki widok, to jest non-stop taka, non-stop jest tyle tych śmieci, cały czas się człowiek, a nawet jak gdzieś się potknie się o coś, to bo tam przysypane piaskiem, nie wiadomo co jest jeszcze pod spodem, nie? Także tego syfu jest naprawdę tyle, jest to przerażające, co się dzieje i niestety, że tak wygląda, właśnie tak. Nie tak ładnie, tylko tak właśnie wygląda 90% plaż na świecie. Czy nawet 90, 98. No to jest niestety takie smutne świadectwo istnienia człowieka, nie? Że to jest to, to tutaj dostajemy po nosie, nie? Przykre. No ale widzicie, no czasami tak wygląda jak tutaj może i lądu nie widać, a może jakieś jezioro, no i tak się płynie na silniku i się płynie i się płynie. Wracamy już w stronę Cienfuegos. Troszeczkę musieliśmy skrócić jakby o jeden dzień szybciej wrócić niż zamierzaliśmy. Zamierzaliśmy się na powrocie też przy latarni morskiej zatrzymać, natomiast stwierdziliśmy, że musimy troszeczkę skrócić, bo się pogoda będzie psuła, nie tyle będzie niebezpiecznie, co będzie nieprzyjemnie się płynęło na powrót, więc wracamy sobie szybciej. Staniemy sobie przy brzegu. Znalazłem tam taką fajną zatoczkę, stwierdziłem, że staniemy sobie w tej zatoczce przy brzegu, bezpiecznie i następny dzień sobie coś tam znajdziemy do roboty i wrócimy sobie do Cienfuegos. No i jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. Cała naprzód, bo dość długa droga przed nami, no i popłynęliśmy. No tak wygląda, już dopływając do samego Cienfuegos, tak wygląda elektrownia atomowa słynna kubańska, która została niedokończona. To jest w zasadzie ten sam projekt, podobno co Czarnobyl. Jest, nie mogę znaleźć, podobno gdzieś Kanal Plus jakiś bardzo dobry film wypuścił. Szukałem go, dokumentalny właśnie o tej elektrowni atomowej. Ona została, jeden blok został prawie że oddany, także ono już naprawdę bardzo niewiele brakowało. Tam jest takie Ciudad Nuclear, czyli takie miasteczko atomowe, które jest zbudowane, w którym mieli ci inżynierowie mieszkać. No i Związek Radziecki się wziął i rozpadł i ta elektrownia została niedokończona. No i taki blok elektrowni atomowej istnieje tutaj i straszy. Co ciekawe, w ogóle w tamtym rejonie, bo ja chciałem sobie popłynąć, tam niedaleko jest Zatoka Świń. Tak. Tak. No bo to jest od tego. I tam jest niedaleko Zatoka Świń. Ja bardzo chciałem w Zatokę Świń sobie chociaż troszeczkę słynną wejść, zobaczyć, ale okazało się, że jest to obszar zakazany dla żeglugi. Nie wolno tam przepływać, nie wolno tam wpływać. No więc musieliśmy się trzymać tylko tutaj od tego. No i na powrocie niesamowite spotkanie. Nie wiemy dokładnie, co to był za gatunek, no ale generalnie z tych wszystkich takich symptomów, które mogliśmy z tego, no to prawdopodobnie był to humbak, albo kaszalot. Jakby ten zakres wielkości, albo humbak, albo kaszalot. Generalnie, no, pierwszy raz widziałem tak blisko wieloryba, dużego wieloryba. No robił wrażenie niesamowite. No, tak sobie przepłynęła taka kłoda, nie? Sympatyczne miejsce. No i co? No i zatrzymaliśmy się przy tej wyspie, tak jak planowaliśmy. Wysadziliśmy ekipę na brzeg i to właśnie teraz to też ciekawa historyjka. Ekipa poszła do delfinarium, które jest tam niedaleko. Poszli sobie do delfinarium, połowa załogi wyszła, połowa załogi została. Na chwilę dostaję przez WhatsAppa powiadomienie od tego naszego opiekuna, który nam wydawał łódkę, tego chłopaka. On pisze, że
jesteśmy w miejscu, które jest zakazane dla żeglugi, zakazane do postoju, a to było dosłownie, nie wiem, 4 mile od wejścia do Sinfuego, tam bardzo bliziutko. Zatoka, w której się nic nie dzieje, no, a on nam pisze, że jesteśmy w miejscu, gdzie nie wolno nam stać. Ja mówię, okej. No bo wysadziliśmy właśnie pół załogi, która poszła bez telefonów, znaczy bez łączności żadnej, poszli do delfinarium. A on mówi, no musieliby się stamtąd uciekać, bo generalnie Coast Guard jest mocno wkurzony i że nie za bardzo ten, bo jeszcze gorzej zrobiliście, bo operowaliście pontonem z łódki na brzeg. Ja mówię, no operowaliśmy, bo ich wyrzucaliśmy. No tak, bo to jest ten i oni się boją, że jakąś tutaj kontrabandę przywieźliście. Ja mówię, skąd miałem przywieźć tą kontrabandę? No przecież, nie, ale no nie, jest ten. No i no tak konsternacja, co zrobił. I się pyta, gdzie jest ponton, na brzegu czy na tym? A on mówi, nie, na łódce. Mówi, to bardzo dobrze, przynajmniej nie skonfiskują go, nie? Także no mieliśmy na ten, no ale co dobra, co dalej, co robi? To mówię, dobra, to będziemy czekać, przypalimy głupa, będziemy czekać, aż się sprawa rozwiąże, aż ekipa wróci z tego delfinarium i wróci, popłyniemy. No ale patrzę przez lornetkę, a tam w takim wzgórzu, tam, no nie wiem, tam było 8-10 osób w mundurach różnego rodzaju, od białych do brązowych, patrzą na nas też przez lornetki, żadnej łódki na szczęście nie mają, patrzą też na wszystkie, na nas z góry, no i mówię, no dobra, coś by trzeba zrobić, chociaż się skryjemy za winklem, no to zobaczymy co tam, próbujemy się dodzwonić do ekipy. No ekipa nie odpowiada, nie ten, no i uciekliśmy z tamtego miejsca, no na szczęście okazało się, że do tego delfinarium można się, bo zobaczyliśmy jak tam ekipy inne, rybacy wypływają, można było się przedrzeć przez rafę, więc pontony popłynęliśmy bezpośrednio pod delfinarium, zabraliśmy ekipę z tego delfinarium, już nie musieliśmy wracać, ale co ciekawe, to naprawdę nie było, tam nie było żadnej informacji o tym, że to jest zakazana strefa, że to jest, nie, po prostu jest przyjęte, że pływamy odtąd, te i te wyspy i wracamy i broń Boże dopłynąć do jakiegoś innego miejsca, nie? Tak się pływa i koniec. Naprawdę potencjał Kuby żeglarski jest gigantyczny, naprawdę gigantyczny. Natomiast no cały czas, aczkolwiek ja sobie też tak zastanawiam się, gdyby w latach 80. na przykład ktoś sobie stanął, nie wiem, pod Jastarnią, jakiś, nie wiem, Niemiec czy Brytyjczyk i zaczął sobie pontonem pływać w tej z powrotem do brzegu, czy też by nie zwróciło uwagi naszych służb. Nie? Także to taki czas. To, no generalnie wszyscy przeżyli, stary człowiek i może na koniec. No i skończyliśmy rejs. Tak się rejs skończył. Miejsce sympatyczne, miejsce piękne. Czy ciekawe? Na pewno ciekawi ludzie, na pewno ciekawe miejsce. Widokowo? No to są atole, to są wyspy nie są na tyle ciekawe, one są wszystkie takie same. Także one są na pewno fajne, jak ktoś snorkluje, jak ktoś nurkuje, znajdzie mnóstwo ciekawych miejsc. Na pewno innego rodzaju wypoczynek żeglarski. Bardzo fajne, bardzo ciekawe miejsce, też przez to, że jest dość mocno niedostępne. Nie? Tam rynek czarterowy ogranicza się, ja nie chcę teraz mówić, ale do kilkunastu łódek może. To jest może 3 czarterownie generalnie operują z Cienfuegos. Tylko z Cienfuegos operują. I ze 3 czarterownie może z 12, może z 15 jachtów. To jest wszystko, co tam pływa. Więcej nie ma. Potencjał jest gigantyczny. Cała Kuba, zwłaszcza jeszcze, a jeszcze lepsza jest Kuba tam właśnie od strony Zatoki Meksykańskiej. Tam natomiast troszeczkę bardziej skomplikowane żeglarstwo i wymagające, ponieważ tam jest dość silny prąd zatokowy schodzi i można tam, ale przy brzegu myślę, że spokojnie do ogarnięcia i myślę, że można coś fajnego zobaczyć. Miejmy nadzieję, że się kiedyś zmieni, że będziemy wracać na Kubę, jeszcze żeglować. No dobrze, ale zostało nam jeszcze 5 dni, no to coś robimy, no to ruszamy dalej na początek z Cienfuegos, czyli miasto, z którego nie było na początku, a z tego miasta wypływaliśmy. Tak naprawdę nie było go, bo nie było kiedy go obejrzeć, dopiero po rejsie go zobaczyliśmy. Jest nazywany kubańskim Paryżem z racji na wpływy francuskie, kolonialne, które tutaj miały miejsce. Taki troszeczkę Nowy Orlean, tak jak widzimy z widoków. Piękne miejsce, ładne, aczkolwiek takie, no piękne. Mają też kopię sławnego monumentu z Warszawy. Takie, może nie wszystkich śmieszy, ale mnie śmieszy.
Generalnie są. Sinfuegos też jest nawet na, z tyłu widać nawet łunę nad rafinerią właśnie tą ropy z Wenezueli. Oni się z Wenezuelą dogadywali, ponieważ Wenezuela nie może na swoim terytorium przetwarzać ropy, natomiast Kubańczycy mogą przetwarzać ropę. Jedziemy dalej, przyspieszamy, jedziemy sobie do Trinidadu, ponieważ Sinfuegos i Trinidad są blisko siebie. Jedziemy sobie taksówką do Trinidadu. Tak wygląda Trinidad. Trinidad jest piękne miejsce i jest taki top, nie? Tak generalnie, jeżeli byśmy spojrzeli na Kubę i to, co można zobaczyć, nawet na takiej wycieczce all inclusive na Kubę, no to śpimy, czy mieszkamy w hotelu w Varadero, jedziemy na wycieczkę do Hawany, jedziemy na wycieczkę do Vinales, jedziemy na wycieczkę do Trinidadu. To jest taki kanon kubański. Tak wygląda Trinidad. Trinidad to jest miejsce, do którego przez długi czas w ogóle nie było drogi dojazdowej lądem. Było tylko zaopatrzenie od morza. On nie leży bezpośrednio nad morzem, czyli nie jest miastem portowym. On tam jest 2,5 km bodajże do morza, do plaży. Czy tam 2-3 km. Generalnie jak tam zwierzę widać morze. Nie jest daleko do morza, ale nie jest miastem portowym. Leży bardziej w górach. Jest bardzo fajnym. Piękne krajobrazy, piękne brukowane ulice. No to jest właśnie ta woda, która płynie wieczorami środkiem ulicy. No i słuchajcie, no teraz troszeczkę może bardziej o kubańskiej prowincji, jak to wygląda. No generalnie są jaskrawe kontrasty. Zobaczcie, to są te samochody. Oczywiście są tak zwane Viazule, czyli Viazul to jest firma, która robi przejazdy, taki PKS. Głównie dla turystów. Lokale są mało którego na to stać. Przejazd na przykład do Vinales kosztuje 15 euro. Więc w jedną stronę, więc mało kogo lokale są na to stać. Natomiast lokalna ludność jeździ takimi właśnie kamazami, krazami wielkimi, z budami. Czasami są to zwykłe wywrotki, gdzie schodzi się po drabinie i stoi się po prostu w skrzyni załadunkowej na piasek, stoi się. Czasami są to wywrotki, gdzie mamy siedzenia, tak jak tutaj. Czasami są to takie budy, które wożą tych ludzi między miejscami. Generalnie kwestia komunikacji czy wykluczenia komunikacyjnego na Kubie to jest ogromny problem. Naprawdę to jest chyba jeden z największych problemów. Właśnie kwestia komunikacji i małej dostępności, a też komunikacja siada przez dostępność paliwa. Nie? Często jest tak, że umawiamy się na coś, a na przykład taksówka nie przyjedzie następnego dnia, no bo nie ma paliwa, nie ma skąd wziąć, nie? Także tak to wygląda, taki standardowy obrazek. Mimo takiego rozgardiaszu, ja przynajmniej czułem się ultra bezpiecznie na Kubie. Naprawdę takie miejsca, gdzie nie wiem, w innych karaibskich miejscach, nie wiem, tam na jakiejś Martynice czy gdzieś, no w takie zaułki bym nie wchodził w życiu, nie? Natomiast tutaj bez żadnego problemu, nie? Generalnie spokojnie. Tak, także tak to wygląda. No ale słuchajcie, z jednej strony bardzo skromne życie, ale czasami przez ściany sąsiaduje naprawdę z opływającymi w dostatek miejscami, hotelami dla turystów. Tu w Vinales poszliśmy sobie na kolację. Każdy z nas zapłacił rachunek 20 euro za kolację. Znaczy to tam jakaś langusta i drink i piwo i co nie jest 20 euro za takie naprawdę fajną tą na europejskie warunki, nie jest jakbyście gdzieś, nie wiem, w Chorwacji zjedli za 20 euro za normalny rachunek. No tam sobie człowiek uświadamia, że zjadł prawie tyle, co zarabia nauczyciel, nie? Także to z jednej strony tak to wygląda. Także to jest jedna strona tego medalu. Podstawowe produkty trzeba często stać w kolejkach. Po te tanie produkty dostępne dla lokalesów trzeba stać w kolejkach. Turyści, ludzie z zewnątrz, jeżeli mamy portfel wypchany nawet nie jakąś wielką sumą, ale w euro czy w dolarach, to wszystko jest dostępne, nie ma problemu. Albo w restauracji, albo w sklepie, albo gdzieś po cichu na czarnym rynku, ale wszystko kupimy. I to nie w cenach jakichś tam oszałamiająco wysokich, tylko takich, powiedzmy sobie, dostępnych. Dla nas jest to dostępne i nie ma problemu. To, bo ja też jak przygotowywałem się do tego wyjazdu, tak wszyscy straszyli, że na Kubie nie kupisz, że dolarów nie wymienisz, że to nie, wszystko, dolary spokojnie, nawet dolary lepiej można było dolarami płacić, bo lepszy przelicznik na złotówki było niż w euro. Wszyscy mówili, nie bierzcie dolarów, bo dolarów wam nikt nie wymieni. Wszyscy wymieniają dolary, że nic nie kupicie, wszystko szło kupić. Tak naprawdę bez problemu nie ma ten. Ale dla lokalesów jest, dla ludności miejscowej jest duży problem. Wszystko trzeba, po tanie rzeczy trzeba stać w kolejce, nie? Ale z drugiej strony
na ulicy, nie, wszyscy żyją biednie, ale na ulicy nie widać jakiegoś skrajnego ubóstwa, tych takich polskich przysłowiowych meneli, którzy gdzieś tam chodzą. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, nie występuje. Nie ma, nie wiem, narkomanów, alkoholików leżących, jakichś biednych, zabiedzonych dzieci, które nagle biegają i proszą. Nie, nie ma, nie ma czegoś takiego. Jest. Życie się toczy w dużej mierze na ulicy, więc jakby w pierwszym takim odbiorze, czy w odbiorze ze zdjęć, może tak wynikać, że o właśnie, że tutaj goście siedzą na murku i coś tutaj knują, kombinują, no bo taki jest nasz odbiór. Natomiast oni po prostu sobie siedzą na murku. Nic i... Tak, nie ma smrodu, nie ma jakichś slumsów, nie ma jakichś tych... Jest po prostu normalne życie, tak? Także, zobacz, tak, ale jest skromnie, ale jest czysto, ale jest w miarę możliwości czysto, ale jest w miarę możliwości... Wszyscy żyją skromnie, no każdemu równo, nie? No, to jest taka idea. Ale znowu, w tych skromnych bardzo warunkach rozwijają się bardzo dużo, widać naprawdę bardzo dużo sportu dzieci i młodzieży. To jest niesamowite. Słuchajcie, gdzieś na skraju łąki, dzieciaki gdzieś grają w piłkę, ale to nie jest tak, że mają rzuconą piłkę, tylko jest trener i grają w piłkę. Na placu dzieciaki jeżdżą na rolkach, ale nie tam, że sobie jeżdżą na rolkach, się bawią. Nie, jest trener, który ma wystawioną trasę między ludźmi i normalnie klub rolkarski i jadą na ten. Na autostradzie widzieliśmy rolkarzy, którzy po prostu dzieciaki po poboczu jechały gdzieś tam długie dystanse i trenowani są normalnie, to są kluby sportowe, które są opłacane z państwa, które są opłacane, którzy są, mają trenerów i ci trenerzy normalnie kierują. Proszę bardzo, na tym samym skwerze z drugiej strony kolarze młodociani jeżdżą, nie? Trenują, to się wszystko autentycznie odbywa, nie? Także to jest te. Klub bokserski, proszę bardzo, w Cienfuegos bokserzy wieczorami wywieszali przed... Nie ma potrzeby budowania hali, bo jest klimat sprzyjający. Powiesili na drzewie worki, ale to znowu, to nie było na zasadzie takiej, że chłopaki z osiedla, tylko nie, był trener, tutaj macie trenera, który pokazuje, uczy młodych. Zresztą kubańscy bokserzy są bardzo sławni na świecie. I oni tak to się dzieje, nie? Tak to się dzieje, także tak to wygląda. Żeglarskie kluby, no nie miałem jak zrobić zdjęcia, bo akurat cumowałem katamaranem, ale żeglarski klub, Optymisty w Cienfuegos wychodziły na wodę. Optymisty, lasery, deski surfingowe. Wychodziło na wodę, pływali, także naprawdę to się wszystko odbyło. Oczywiście te optymisty to były takie połatane, to takie, no, jak widać u nas też czasami, może już nie w klubach sportowych, ale w wielu miejscach, ale to pływało, cały czas było i to wszystko się odbywało. Także naprawdę, słuchajcie, dodatkowo rozwija się też prywatna inicjatywa. Na Kubie nie ma zakazu prywatnej własności, czy zakazu, no jest problem z nabyciem na przykład samochodu, ale jak ktoś ma, to nikt wam nie zakaże mieć ten samochód, nie? No, można go mieć, jeżeli ma skąd wziąć. Rozwija się prywatna inicjatywa. Jest, o ile dobrze pamiętam, 20 kilka gałęzi gospodarki w tej chwili otwartych, że można prowadzić biznes. Na przykład głównie dla turystów, czyli na przykład gastronomia, na przykład mechanik samochodowy, na przykład fryzjer, kosmetyczka, jakiś tam przewodnik turystyczny, tego typu rzeczy można robić i jest to normalnie, legalnie, płaci się podatki, jest to dozwolone, wyjęte jakby spod kurateli państwa. Oczywiście takie rzeczy jak na przykład hotele, czy właśnie plaże, czy busy, przewozy, to wszystko jest państwowe. Nawet coś, co nam się nie mieści w głowie, że na przykład plaża elegancka, wypasiona, jest nagle państwowa na takiej wypasie. Nie, tam jest, to jest właśnie państwowa plaża. Państwo też potrafi dbać na poziomie światowym. Naprawdę na wysokim poziomie światowym. Potrafi stworzyć rzecz, która jest na wysokim poziomie światowym, a mimo tego jest państwowa, nie? Bo zarabia na turystach, pozwala to ściągać dewizy do kraju, nie? Ale też bardzo dużo właśnie takie gdzieś z pizzą, wózki. Wręcz jestem przekonany, że ten gość, który tu sprzedaje pizzę, jako przedsiębiorca ma o wiele lepiej niż polski przedsiębiorca, nie? Pod względem podatkowym, pod względem obciążeń, sprawozdawczości i tak dalej. Jestem święcie przekonany, że jakby u nas miał ten wózek z pizzą zrobić, to po prostu poległby na poziomie sanepidu, nie? Także, a co dopiero jeszcze dalej iść odbioru, aby właśnie te, tak? Także... A potem ZUS by go dobił i już by się mógł zwijać, nie? No także to generalnie tak wygląda. No a nad tym wszystkim cały czas jest dumny, już lekko wyblakły, ale cały czas jeszcze żywy duch rewolucji, murale Che Guevara i w ogóle Fidela mało, wbrew pozorom, ale jest ten duch rewolucji, zresztą w ogóle cały temat, rewolucje kubańskie, bo to nie jest jedna rewolucja, bo Kuba przeżyła w ciągu 80 lat
nie wiem, 4 albo 6 rewolucji, także generalnie całkiem sporo, nie? Także, także to jest to, te rewolucje się przewijały się przez Kubę bardzo dużo, to tylko wszyscy myślą, że rewolucja kubańska to tylko ta ostatnia, nie, oni tam się wyzwalali cały czas. Także to cały czas ten duch rewolucji się unosi, no ale ten duch rewolucji też się świetnie sprzedaje za twardą walutę, nie? Generalnie koszulki, kubeczki, czapeczki z Che Guevara jest po prostu takim symbolem, który no jak tam już nie będziemy wchodzić w jakąś historię tego tematu, natomiast to się wszystko fajnie sprzedaje, ale to też wszystko robi ten koloryt, to też wszystko robi ten klimat kubański. Dobrze, ale wróćmy do Trinidadu, dobrze? Bo to teraz zobaczcie, znowu mamy konia, który jest użytkowany jak nasz maluch polski, tak? Po prostu wiezie rodzinę, to nie jest koń dla turystów, to jest po prostu koń użytkowany przez kubańską rodzinę, jadą do miasta. No jest pięknie położone pośród plantacji. Oczywiście też znowu weszliśmy na konie półautomatyczne. No takie sceny jak z Django, gdzie piękne plantacje. I tutaj, tam nie było tego widać, ale tutaj widać było, bo tutaj były plantacje trzciny cukrowej w Trinidadzie. I tutaj widać jeszcze pozostałości tych i w mieście, i w dookoła miasta było widać te pozostałości tych wszystkich plantacji, tych wszystkich pracy niewolników i tak dalej, i tak dalej. Także takie klimaty jak z Django, nie było trzeba mocno sobie wyobrażać, żeby to użyć przed oczami. No, w Trinidadzie też wymyślono słynny kubański drink, no bo wiadomo, Kuba stoi trzema drinkami na bazie rumu, nie? Mojito oczywiście, wcale nie Kuba Libre. Kuba Libre wcale nie jest, raz, że nie jest kubańskim drinkiem, a dwa, że no nie pije się na Kubie tego dużo, pije się, w opór się pije mojito. Pije się też canchanchare. Canchanchara to jest coś, co wymyślili w Trinidadzie i pije się daiquiri. To są oczywiście wszystkie miksacje rumu. Generalnie drinki są w takich cenach, że można spokojnie sobie pozwolić na to. No ale tu w Trinidadzie właśnie to jest to miejsce, gdzie wymyślili ten drink canchanchara. To jest aguardiente, czyli to jest, no można by powiedzieć, że to jest biały rum. Limonka i miód. I lód. W specjalnym takim podawanym. O, jest tak. Tak. Jest taki blisko rakii. Tak, bo to aguardiente to jest generalnie bimber z trzciny cukrowej. To jest destylat, który jest dużo mocniejszy od rumu. Dlatego mówię, no, można to zastąpić na naszym warunki, no powiedzmy sobie, białym rumem. Aczkolwiek aguardiente to jest coś zupełnie. No ciężko to jakby wyczaić, jak to. No w każdym razie jest. Jest to bardzo fajne. Co ciekawe, ten rum się, alkohol i woda się nie miesza z miodem, więc to trzeba cały czas kręcić, ale no ma to swój, jest to mocny drink, aczkolwiek tej mocy nie czuć, jest bardzo zdradziecki. No ale do Trinidadu się przyjeżdża przede wszystkim na salsę. Salsa to jest znak rozpoznawczy Trinidadu. Generalnie jest Casa de la Musica. Generalnie Casa de la Musica to jest tak jakby nasz dom kultury. Każde większe miasto, każda mieścina, miejscowość ma Casa de la Musica. Generalnie edukacja na Kubie, socjalistycznej Kubie, jest na bardzo wysokim poziomie. O tym też trzeba sobie powiedzieć. Kuba ma jeden z najniższych wskaźników analfabetyzmu na świecie. Ja nie wiem, czy nie jest nawet wyższy niż w Polsce, bo to jest, znaczy niższy niż w Polsce. Nie? To jest, tam jest 98-99% osób, mieszkańców Kuby potrafi czytać i pisać. To jest gigantyczny, naprawdę, to jest na skalę światową, to jest jeden z lepszych wyników. Nie? Tak. Przed rewolucją ten wskaźnik był dużo, dużo niższy. W tej chwili to naprawdę przeskok gigantyczny pod względem takiej właśnie opieki zdrowotnej, pod względem budownictwa, standardu jakby życia. No nie jest on jakby wysoki, ale jest lepszy niż było. No znowu teraz nie chcemy tutaj jakby wchodzić w polityczne dyskusje. Ja mówię zawsze, Kuba to jest tak, ale, nie? Jest kiepsko, ale. Nie? No właśnie. Także, no ale wróćmy do Casa de la Musica, bo też edukacja, nie tylko pod względem czytania i pisania, ale również edukacja muzyczna jest na bardzo wysokim poziomie. Casa de la Musica to jest taki właśnie dom kultury, w którym z jednej strony oni uczą ludzi, na przykład dzieciaki, tworzą zespoły,
uczą się grać, dzieciaki, czy ludzie od siebie, nawzajem, ale z drugiej strony też dają koncerty i zapraszają ludzi, mieszkańców, żeby do Casa de la Musica przychodzili wieczorem spotkać się, usiąść, pogadać, wypić, posłuchać muzyki, pożyć ze sobą, nie? Także to jest też, no ale Casa de la Musica w Trinidadzie to jest chyba najsłynniejsze miejsce. Na słynnych schodach w Trinidadzie, tak, jest zamknięte miejsce, trzeba wykupić bilet za śmieszne pieniądze, 100 parę pesos, to jest tam nawet nie pół euro. Wykupuje się bilet normalnie, idzie się do Casa de la Musica, oczywiście też jest państwowe. I słucha się salsy, która jest nieprawdopodobnie grana. Poziom muzyczny jest kosmiczny, naprawdę, to jest niesamowite. I co codziennie od 21 do północy bodajże ta salsa tam jest. W Trinidadzie również można się nauczyć tańczyć salsę. Są kluby, gdzie są trenerzy, gdzie można wziąć lekcje salsy. Oczywiście biorą to głównie kobiety, uczą się, a wieczorem razem ze swoimi nauczycielami tańczą tę salsę pod sceną. No naprawdę klimat jest niesamowity. O, słuchajcie, o. A macie porównanie, tutaj macie chłopaków kubańskich tańczą, a tu macie chłopaków niekubańskich. Chyba Kanadyjczycy byli. O, jak patrzą za bardzo, nie ma zrozumienia w ich oczach. Nie? O, jest nie naprawdę ta salsa, to co się dzieje tam pod sceną, nieprawdopodobnie. Co ciekawe, najfajniejszy pokaz salsy, który widzieliśmy tam pod sceną, taniec, był w wykonaniu dwóch facetów. I to naprawdę, nie wiem, czy oni byli parą, czy to byli po prostu dwaj instruktorzy salsy, ale to, co oni tam wyprawiali, to no, nieprawdopodobne, fantastycznie to zrobili. Zresztą Kuba też jest pod tym względem bardzo otwartym krajem i ja zawsze mówię, że to jest taki poziom, do którego należy dążyć, bo to jest jakby kwestia, czy równości również tej międzypłciowej jest do tego stopnia posunięta. Tam są normalnie jakby legalne związki jednopłciowe i nie ma nikt, ale jest to na tyle normalne, że nikt tego po prostu na co nie zwraca uwagi. I to jest właśnie ten poziom normalności, wydaje mi się, do którego należy dążyć, że po prostu nikt na to nie będzie zwracał uwagi i nikt się nie będzie tym specjalnie przejmował, po prostu ludzie o tym zapomną. I tak jest na Kubie właśnie, nie? Nikt po prostu nie przejmuje się tym, nie ma. Jest to tak normalne, że nie ma problemu i ani w jedną stronę nie ma przegięcia, ani w drugą. No dobra, lecimy dalej. Oczywiście taksówka, taxi collectivo, które mieliśmy zamówione, nie przyjechało, bo nie było paliwa, więc trzeba było wziąć normalną taksówkę, zapłacić dużo więcej kasy i jechać normalną taksówką, no ale jedziemy. To jest takie zdjęcie niby po nic, ale to jest coś, co jest uchwycone, bardzo istotne. To jest ryż. Na poboczu autostrady suszy się ryż. I takie na przykład jedzie sobie skuter i ciągnie za sobą grabie i ten ryż przegrabia i to tak kilometrami się ciągnie, potem to jest zbierane, zgrabione, zmiecione i to jest normalny ten. Dojechaliśmy do Varadero, plan był taki. Jedziemy na ostatnie dwa czy tam trzy dni, jedziemy do Varadero, na plażę, jak ci zachodni turyści, wybyczyć się na plaży. Mieliśmy nawet takie piękne miejsce do spania w Varadero, wybyczymy się na plaży i prosto z Varadero polecimy do domu, nie? Pojechaliśmy do Varadero, mieliśmy być trzy dni, zostaliśmy niecałą dobę, nie? No po prostu w Varadero nie ma nic, nie? Nie ma naprawdę zupełnie nic. Jest jedna droga, nawet wzięliśmy sobie autobusem, przejechaliśmy się do samego końca, może tam coś ciekawego będzie, nie było. Są hotele, jest plaża, nudna jak 150, no piękna, no tak, piękna plaża, ale nudna jak 150. No i generalnie, ja mówię, to jest takie miejsce totalnie bez tej kubańskiej duszy. Wszystko dla turystów, wszystko dla turystów. Duża dostępność towarów, było chyba największe zagęszczenie tych sklepów dewizowych, które tam w Varadero. Wszystko pod turystów, ceny pod turystów. Nie mało, zupełnie duszy. Chcieliśmy zjeść takie, najlepiej się je, no nie ma co się oszukiwać, takich jakichś tam troszeczkę bardziej obskurnych miejscach, prawdziwych, nie ma czegoś takiego. Są miejsca, najczęściej są lokale państwowe, z przelicznikami państwowymi, także tak jak to napisałem, no, to takie międzyzdroje, tylko że zamiast oczu zielonych to Guantanamera leci, no a zamiast Niemców jest Rosjan mnóstwo, nie? Naprawdę bardzo, bardzo dużo Rosjan. No i stwierdziliśmy, że olał, i lecimy trzeci raz do Hawany.
I wylądowaliśmy trzeci raz w Kawałce. Dziś już lepsza jest, 100 razy lepsza jest ta odrapana, zniszczona, stara Hawana, która gdzieś tam człowiek się musi przeciskać, niż takie Varadero. No ale no właśnie, nie było jeszcze o jedzeniu, więc na koniec, już sam koniec, szybko nadrabiamy. Biorąc pod uwagę trudności w dostępie do niemal wszystkiego, no kuchnia naprawdę kubańska zachwyca, nie? Różnorodnością smaków, no ale najwięcej naprawdę pizzy, nie? Pizza na całym świecie to jest po prostu król. Pizza generalnie można kupić, to jest taka pizza dla ludu. Zobaczcie, to jest podawana na kawałku jakiejś starej faktury, na jakimś kartoniku, recykling pełen, ona jest przepyszna. No 10 razy tańsza niż z knajpy. W knajpie taka pizza kosztuje, no tam gdzieś, żebym nie skłamał teraz was, gdzieś 1000 peso, 600, 800 peso, no na ulicy kosztuje 100, może 150 peso, nie? Także generalnie jest to dużo, dużo taniej, czyli wychodzi mniej więcej 2 złote za taką pizzę, nie? Także naprawdę można się najeść. To jest takie typowe śniadanie, które się kupuje, bo właśnie no, pousuwałem troszeczkę slajdów, żeby się zmieścić, i tak się nie zmieściłem. Generalnie gdzie tam spaliśmy? Jeżeli nie na jachcie, no to są tak zwane casa particular. To są takie, znowu, to też jest przejaw otwartości na prywatną działalność gospodarczą. To są domy prywatne, które są udostępniane turystom. No, udostępniamy swoich kilka pokoi dla turystów. Stawka jest odgórnie ustalona, to jest bodajże za pokój chyba 20 czy 20 kilka euro. Śniadanie między 5 a 8 euro i to jest, tak wygląda mniej więcej śniadanie, czyli omlet, chleb, pyszne awokado. Chyba najlepsze, jakie jadłem. Jakiś tam sok, tak, o tyle, o ile w Tajlandii były najlepsze ananasy na świecie, to tutaj bym powiedział, że to jest najlepsze awokado. Naprawdę niesamowite. Owoce, bo owoców bardzo dużo, soki owocowe, no i tak wyglądało śniadanie. Tak wygląda najpopularniejsze danie, czyli ropa vieja po hiszpańsku, czyli po hiszpańsku w tłumaczeniu dosłownym stara szmata. To są takie rwane kawałki mięsa. Powinna być to wołowina, aczkolwiek jakie mięso dostaną, takie rwą, nie? Także tak to wygląda. To jest enchilada z lobstera. Lobstery generalnie, o ile na przykład ropa vieja jest ta najtańsza, kosztuje ci tam między 800 a 1000 pesos, czyli no 1 euro to jest 250 peso na czarnym rynku, tak plus minus. Czyli powiedzmy sobie 4-5 euro kosztuje taka ropa vieja, no to za 2000, czyli za 8-10, takie najtańsze, no to za 10 euro można zjeść sobie langustę, czyli to są naprawdę pieniądze praktycznie bardzo śmieszne, jak za tego typu danie na świecie. Nawet na świecie patrząc, nie? Także naprawdę nie ma problemu. Jest też jakiś tam street food, gdzie tam można jakąś kanapkę z wieprzowiną zjeść bez problemu. No i takie, o właśnie, ile to wszystko kosztuje? No 250 peso to jeden euro plus minus. Czy 1 dolar, czy 1 euro, nie ma znaczenia. To jest dla nich jeden przelicznik. Langusta 2500 peso. Ropa vieja 850 do 1300. Pizza w restauracji 1500, no na ulicy 150 do 400 w zależności od tego, jakie dodatki sobie tam zamówimy. Oczywiście ceny są uśrednione. No i na koniec mojito, tak? Czyli najtańsze mojito, które piliśmy, to było właśnie tam, gdzie ci panowie grali. W happy hour kosztowało 100 pesos, czyli tam pół euro. No najdroższe 750, a najlepsze było w Trinidadzie za 250 pesos, czyli za 1 euro. I to taki kubol, naprawdę tego mojito można było wypić. To naprawdę człowiek potem już się uodparnia na to wszystko. Także naprawdę tak to wygląda. No generalnie co? No Kuba jest krajem tysiąca kontrastów. Jest krajem tysiąca skrajności. Z jednej strony mamy ostatni bastion takiego czystego socjalizmu, znaczy nie czystego, ale takiego socjalizmu, komunizmu, który cały czas opiera się. Z drugiej strony opiera się i nadal jest tłamszony, w sumie nie wiadomo po co, nie? Bo w zasadzie Związku Radzieckiego już nie ma. Nie wiem, komu by Kuba miała zagrażać, natomiast embargo cały czas jest utrzymywane. Różne embarga, nie? Bo to nie jest jedno tylko, to jest bardzo dużo rzeczy. Jak rozmawialiśmy z miejscowym rikszarzem, on mówił, że
Bardzo fajnie zaczęło się poprawiać za Obamy, kiedy Obama otwarł Kubę. Kiedy tak, on przyjechał na Kubę, otwarł, zaczęły przypływać duże kruzery, statki. On mówi, potem przyszedł Trump, wszystko pozamykał z dnia na dzień. Dalej wprowadził ten. No mówi, że Biden nie otworzył tego na nowo. Nie wie, i oni nie wiedzą dlaczego. Czy po COVID-zie, czy jakieś naciski, czy coś. Mówi, że też dużo jakby przeciwko temu otwarciu. Wbrew pozorom, podobno, to są wszystko opinie, które ja słyszałem, to też nie są moje opinie, to są opinie, które ja słyszałem, podobno bardzo dużo do powiedzenia ma ta diaspora kubańska w Stanach, która jest, Kubańczycy, którzy żyją w Stanach, którzy, bo Kubańczycy to jest zupełnie inna jakby kasta niż, nie wiem, Meksykanie, oni są zupełnie inaczej, oni doszli naprawdę bardzo wysoko w różnych strukturach władzy i mają, zwłaszcza na południu Stanów, na Florydzie, mają bardzo dużo do powiedzenia politycznie również i to są też naciski na to, żeby jakby wykończyć tą Kubę socjalistyczną, nie? Na miejscu. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, nie wiem, jak to naprawdę wygląda, pewnie prawda leży gdzieś po środku, bo to tak wygląda. No ale naprawdę polecam, no, już musimy kończyć, bo już tak się miałem ten. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Ja miałem się zarobić 40 minut, nie? No to godzina 40 wyszła. Tak fajnie się ciebie słucha, że aż tak głupio przerywa. Godzina 40 wyszła, a to i tak lepiej, bo ostatnio wyszło 2:20. No. Dziękujemy Michałowi ślicznie za prezentację prześliczną. No jak widać, Kuba ciekawa. Słuchajcie, jak chcecie śledzić inne jego przygody, to zapraszamy na jego fanpage'a, czyli... No, na Instagram zapraszamy. No, zapiszcie sobie Michał Klawina, wpiszcie tego w Instagrama. To jak Piotrek tam będzie wrzucał w internety, to tam może jakiego linka poda w opisie. A mogę zrobić tak jak youtuber, tam będzie link w opisie. Tam. Zawsze chciałem tak zrobić, albo tam. Dobrze, gdzieś będzie ten link, natomiast zapraszam, no ja gdzieś staram się to właśnie tak jak mówię, gdzieś robić to w formie takiego pamiętnika, natomiast ten pamiętnik też jest publiczny, więc gdzieś tam, jeżeli chcecie gdzieś śledzić, parę ciekawych rzeczy się jeszcze niebawem wydarzy. Rozmawialiśmy, że następne przygody to Kanary, no to wiadomo, ale coś z ciekawszych? Znaczy z mniej odkrytych rzeczy, o może tak. No to nie żeglarsko będzie, ale to na razie jeszcze... A to wiem, znaczy, to też już rozmawialiśmy. A nie, już coś innego urodziłeś. Ale generalnie w marcu coś tam jakiś wyjazd przygodowy bardziej będzie, także coś tam się będzie działo. No ruszamy gdzieś, bo będziemy chcieli odkrywać. Mamy na szczęście takie możliwości, póki jeszcze mamy, że trzeba z nich korzystać. Staramy się gdzieś jeździć w jakieś ciekawe miejsca. Aczkolwiek tak, z takich nowych, nieodkrytych, to ciężko na czarterowych łódkach, bo to, umówmy się, no to co tutaj robię, to nie są żadne Everesty, nie? To po prostu trzeba wyszukać łódkę, wyczarterować i popłynąć, to nic więcej, to niczym, to nie jest żadne odkrywanie Ameryki, czy to nie jest żadne płynięcie. To odkrywanie Kuby żyło. No dokładnie, ale to jakby to trudno teraz jest wynaleźć coś, czego nikt jeszcze nie zrobił. No nie? Tak, ale słuchaj, no fajnie spełniać swoje marzenia. Bo no swoje i innych, tak, to też tak trochę wygląda. Także jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Dziękuję bardzo, że wytrzymaliście tyle czasu. Oj.